I ostatni, ósmy punkt to są sprawy różne. Czy ten porządek obrad koleżanki i koledzy przyjmują, czy mają propozycję o jego rozszerzenie? Widzę pan burmistrz, bardzo proszę. Proszę o wykreślenie punktu dotyczącego rodziny, którą pan nieopatrznie tutaj zamienił po nazwisku, dlatego że nie macie państwo możliwości prawnej zapoznawania się z sytuacją rodziny, sytuacją osobistej tej rodziny. Nie możemy też ujawnić danych dotyczących wysokości świadczeń socjalnych na ich rzecz. W związku z tym proszę o wykreślenie tego punktu. Rozumiem, że dotyczy to przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Dobrze, dziękuję bardzo. W takim razie ja mam sugestię do tego, ponieważ do naszej komisji skierowano pismo w sprawie pomocy tej rodzinie. I chodzi nam bardziej o informację, czy ze strony miasta, znaczy jaka już jest pomoc świadczona w wysokości, tak? Chodzi, bo skierowane pismo do nas dotyczyło powiększenia lokalu mieszkalnego, tak? Czyli poprawy sytuacji, lokalowej. Tak jest, lokalowej tej rodziny, czy w tej kwestii. Znaczy, mogę powiedzieć, że zajmujemy się tą sprawą, natomiast żadnych danych nie możemy ujawnić na żadnym forum, tym bardziej, że komisja jest filmowana. Rozumiem. Czy jeszcze w tej kwestii koleżanki, radni, członkowie komisji mają zapytanie, bądź też chcą swoje zdanie wyrazić? Dobrze, dziękuję. W takim razie poddaję pod głosowanie porządek obrad bez punktu informacji burmistrza dla pomocy rodzinie z Wilanowa. Kto z koleżanek, kolegów radnych jest za takim porządkiem obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo, jednogłośnie. Przechodzimy w takim razie do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu nr 3/16 z 23 lutego 2016 roku. Protokół był w Biurze Rady. Czy koleżanki, koledzy radni mają uwagi do treści protokołu? Nie stwierdzam. W takim razie poddaję pod głosowanie. Kto z koleżanek, kolegów radnych jest za przyjęciem protokołu nr 3/16 z 23 lutego? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję bardzo, jednogłośnie. W tym momencie mogę podpisać protokół jako zatwierdzenie. Dziękuję bardzo. Przejdźmy zatem do naszego trzeciego punktu porządku dzisiejszego spotkania. Informacja pana dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na temat wprowadzania w życie w mieście Giżycko programu 500+. Oddaję głos panu dyrektorowi. Jak wszyscy wiemy, 1 kwietnia wystartował program tak zwany 500+, czyli ustawa o pomocy w zakresie wychowywania dzieci. Od 7:30 zaczęliśmy przyjmowanie wniosków. Te wnioski były wcześniej sukcesywnie wydawane, były dostępne w internecie na Wite Giżyckim. Stworzyło się takie na początek 10-15-osobowe, stworzyła się 10-15-osobowa kolejka, ponieważ 5 osób zostało uruchomionych do tego, żeby przyjmować te wnioski, to mogę tak powiedzieć już teraz z pewnością, że nikt dłużej nie czekał niż tam 15-20 minut. Kolejkę szybko żeśmy rozładowali. Na koniec pierwszego dnia wpłynęło do MOPS-u 261 wniosków, czyli dosyć dużo. No ale trzeba też powiedzieć, że 112 było w wersji papierowej, czyli prawdopodobnie składały tradycyjnie osoby, które miały wątpliwości co do sposobu wypełnienia, na przykład pomocy, wyjaśnień i tak dalej. 149 wniosków wpłynęło przede wszystkim generalnie za pośrednictwem stron bankowych. Natomiast z ePUAP-u wpłynęło wniosków 7, czyli okazuje się, że najprawdopodobniej strony bankowe były
dostępniejsze, łatwiejsze, przyjaźniejsze dla użytkownika i zdecydowana większość, przypłaszająca większość, no bo to jest 142 do 7, płynęła właśnie ze strony banku. Po tym dniu, drugiego dnia, czyli w poniedziałek, 4 kwietnia, wpłynęło wniosków 130, w środę wpłynęło 106 i wczoraj wpłynęło 135. Krótko mówiąc, na koniec wczorajszego dnia na 15.30 wniosków było 632, z tego elektronicznie 343 i w tradycyjnej wersji papierowej 289. Zdecydowana większość wniosków w wersji elektronicznej to są wnioski na drugie dziecko, czyli ta opcja prostsza, gdzie nie ma tych załączników, dokumentów i tak dalej. Natomiast zauważyłem taką tendencję, że ci z beneficjentów, którzy ubiegają się o świadczenie na pierwsze dziecko również, no, przychodzi do nas z wersją papierową, wiadomo, trzeba dochód przedstawić, dokumentować 800 zł w przypadku rodziny, gdzie nie ma niepełnosprawności, 1200, gdzie jest niepełnosprawność dziecka. Wydaje się na dzień dzisiejszy, że nie sprawdziły się czarne prognozy w sensie właśnie jakichś kolejek, jakichś korków takich, które by tam powodowały długie opóźnienie. Sam fakt, że przez raz, dwa, trzy, cztery dni robocze bez dzisiejszego dnia wpłynęło 632 wnioski, no świadczy o tym, że jakoś to płynnie idzie, że nie jest to i przy średnio, tak pierwszy dzień był duży, bo 250, no ale tu jest 140 kilka elektronicznie, więc tak 100-130 wniosków spływa średnio dziennie. Gdybyśmy utrzymali to tempo, a myślę, że niestety nie utrzymamy, bo jednak tak jakby troszeczkę ich jest mniej każdego dnia, ale myślę, że do końca kwietnia to będzie gro już, taka liczba, wielkość, że tak powiem, na tyle znacząca, że ten miesiąc maj czy czerwiec to już będą tylko jakby, no nie śladowe, ale znacznie mniejszej ilości wniosków. Dodam również, że około z tych 632 wniosków około 200 postawiono ogonkiem, już mamy w systemie informatycznym korkami mówiąc obrobionych, czyli wrzuconych do systemu, system tam troszkę już weryfikuje te rzeczy. No są błędy zamierzone, niezamierzone, trudno powiedzieć, ale wiadomo, sytuacje rodzinne są najróżniejsze, czyli ustawa jakby stanowi jedno, a sytuacje życiowe ludzi to jest coś, co wykracza poza ramy często ustawy. Mamy takie najróżniejsze przypadki, albo złego odczytywania zapisów ustawowych, albo jakiejś niewiedzy, albo próby. Jakichś takich problemów, typu no powiedzmy, że jest rodzina zrekonstruowana i wpisują sobie pierwsze dziecko, żeby dostać na drugie, a pierwsze dziecko mieszka z mamą, tata mieszka z inną osobą i tak dalej. No to są szczegóły techniczne, nie chcę powiedzieć tutaj jakby w głąb tego. Są błędy takie, jak bym powiedział, najprostsze, systemowe. Wpisanie we wniosku ulicy Kościuszki powoduje to, że się to odrzuca, bo nie ma ulicy Kościuszki, gdzie wszystko. Nie ma Wojska Polskiego, jest aleja i tak dalej, więc to są takie rzeczy, które systemowo. A ponieważ program bazuje na jakichś tam zasobach, które są wcześniej wrzucone, gdzie są pełne nazwy i tak dalej, stąd pokazuje, że to jest błąd. Wymaga to wezwania, zaproszenia do uzupełnienia, ewentualnie zmiany. I tak to się dzieje. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu, jak plan, który mamy się, że tak powiem, ziści, to będziemy drukować decyzje w sensie już papierowe, podpisywać i prawdopodobnie poniedziałek zaczniemy rozsyłać do mieszkańców te decyzje, które przyznają świadczenia. Na razie chyba jeszcze nie było, nie zdarzyła się sytuacja odmowy z powodu jakby niespełnienia kryteriów. No ale to jest dopiero 600 wniosków. Ja myślę, że za 3000 wniosków powinno spłynąć. Być może się mylę, ale to pierwsze trochę zapłaty. Pewnie coś tam będzie, szczególnie z tą pomocą, z tym świadczeniem na pierwsze dziecko. Oprócz czterech osób, które pracują jakby przygotowanych do tego zadania, uruchomiłem dwie osoby, które są w tej chwili już wcześniej były zatrudnione w świadczeniach rodzinnych, żeby merytorycznie wspierać te nowe osoby, ponieważ silnik tego programu, który obsługuje świadczenia wychowawcze, jest bardzo podobny do tego, który obsługuje świadczenia rodzinne. Informatyka, ja sam się włączam, prowadzę zespołu. No wszyscy chodzimy po to wokół tej sprawy, żeby to szło płynnie,
żeby nie było tak jak było wcześniej kolejek, żeby nie było jakichś tam napięć. Tłumaczymy, wydajemy te wnioski, no i jakoś tak na razie mówię 630 lat do wczoraj. Zakładam, że dzisiaj ponad 100. Gdybyśmy podsumowali dzisiejszy dzień, to myślę, że 750 wniosków jest już u nas zarejestrowanych. Informacje z tego, z każdego dnia działalności przekazujemy do godziny 9 do Urzędu Wojewódzkiego. Dodatkowo jeszcze w ramach tego programu będziemy sprawozdawali tam co 3, co 5 dni. Tutaj pod górnym okazji widzieć moje sprawozdanie do Urzędu Wojewódzkiego z książek. To jest, no nie powiem szaleństwo, ale sprawozdawczość na dzień dzisiejszy w MOPS-ie to jest etat. 2, 5, 7, 15 dzień każdego miesiąca, meldunki dzienne w tej chwili robimy. To się realizuje kilka, więc no książka, po prostu książka, którą sprawozdajemy do Urzędu Wojewódzkiego. Z ludźmi, którzy mają problem z urlopem. No, ale jeszcze 5% pracy. Rzeczy, jak to wskazują nam nasi koledzy z Urzędu Wojewódzkiego, katalog nie jest zamknięty. To jest takie podsumowanie tematu. No to chyba tyle, tak fajnie informacji, gdyby ktoś chciał. Dziękujemy bardzo. Czy koledzy radni mają zapytania do pana dyrektora? Proszę. Panie Paweł, czy mamy informacje, ile uprawnionych rodzin jest do... Szacujemy, że dzieci mają około 4500-4700. Ale mówię o szacunku. Dlaczego? Dlatego, że mamy na przykład już w tej chwili spłynęło z Urzędu Gminy 7 wniosków osób, które są, mówiąc tak, jakby po staremu, zanalizowane gdzieś dalej gminy, ale funkcjonują i żyją. Więc te szacunki na końcu z tego względu mogą być mylące. Teraz pytanie też jest do osób, które z kolei jakby funkcjonują w systemie naszym tutaj rejestracyjnym, mieszkają poza Giżyckiem. Ja zakładam taką wielkość 3000, no bo jest też pewna grupa dzieci będących pierwszym dzieckiem, gdzie dochody są większe. Więc no nie wszystkie dzieci skorzystają z tych rodzin, gdzie jest jedno dziecko lepiej sytuowane, no to jest powodów formalnych, nie dostaną świadczenia. Nie? Ja na przykład taki przypadek rozmawiałem z panią, jako przykład powiem. Pani pracuje, ma 2100 zł netto pensji, ma 750 zł alimentów. No to ma 2800, no i była szczerowana, no przykro mi, ale no tutaj są proste zasady, jest próg i koniec, nie? Więc ktoś może powiedzieć, no jest dobrze sytuowana, ale z drugiej strony ktoś powie, no ale są znacznie lepiej sytuowani, którzy na drugiej, trzecim dostaną, nie? Wystarczy stworzyć wniosek po prostu. No ale tak ustawa to nie jest nasz poziom tutaj samorządu i MOPS-u jako jednostki obsługującej, prawda? Jest tylko przykład, że to takie są sytuacje. Z tym trzeba się zderzać, niestety. Czy jeszcze zapytamy? Mam pytanie odnośnie tego problemu, który się pojawia z niby brakiem obowiązku zameldowania. I teraz jest tak, zameldowanie, zamieszkanie. Jak wy z tej sytuacji chcecie wybrnąć? Zasadniczo jest mimo zamieszkiwania. Dlatego, że jest finansowanie zewnętrzne, czyli budżetu państwa, więc niezależnie, czy ja przebywam tutaj, czy przebywam za kręcami administracyjnymi, środki finansowe gwarantuje budżet. W systemie obsługującym świadczenia wychowawcze oraz w systemie empatii, który obsługuje świadczenia, są dwie zakładki. Jedna zakładka jest taka, która weryfikuje dane typu PESEL, typu przynależność do rodziny. Druga zakładka, taka centralna baza beneficjentów, która nam pokazuje, czy już ten przytłumacz gdzieś tam nie korzysta. Czyli tu jest taka identyfikacja. To poziomy systemu. Tak, systemowo. No tak, oczywiście możemy dyskutować o jakości danych, bo dublują się, są dane nie do końca jakby w mojej ocenie prawidłowe, no ale powiedzmy, na czymś musimy bazować. System PESEL jest bardzo dobrym systemem, wielokrotnie sprawdzanym i jego, że tak powiem, doskonałość jest bardzo, bardzo wysoka z tego, co ja słyszałem. Inne systemy, na przykład system ZUS-owski, jest jeszcze nie do końca wydolny. No ale nie tylko w tym zakresie akurat system ZUS-owski jest mało wydolny. Spotkałem się z przykładem wcześniej, tydzień temu, dwa tygodnie temu, nie w świadczeniu wychowawczym, tylko w świadczeniach innych. System, zadaliśmy zapytanie poprzez empatię do ZUS-u. Dostaliśmy odpowiedź, że pan ma dziecko, na które bierze rentę rodzinną z
strzelam 500 zł. A zadając pytanie, miałem przed samą decyzję, papierową sprzed miesiąca, że pan ma twoje dzieci, dwa razy 500 zł. Więc tego typu też się zdarzają rzeczy. Mamy pismo jakby wskazujące, żeby na to uważać, został przeprasza, że nie wszystko i tak dalej, no ale no, są tam pewne niedogodności. Jeśli pan przewodniczący o tym wspomniał, to powiem jeszcze tylko tyle, że na przykład EPUA pierwszego dnia o 9.15 przestał działać i był komunikat, że przepraszamy i tak dalej. No to było oficjalne ogłoszone w mediach. Nie wziąłem wydruku, bo taki fajny wydruk. Było też, na empatii też się zdarzają potknięcia, ale to jakby no, nie generuje takich problemów, jak się można było spodziewać. Póki co jeszcze jakby panujemy nad tym. To dobrze. Więc... Ja mam takie pytanie, właściwie dwa. Pierwsze, ile osób bezpośrednio zajmuje się obsługą tego programu i czy, bo rząd zapowiadał środki finansowe w ramach obsługi programu 500+, przekazane do samorządów, czy są dla nas wystarczające, bo tutaj pan dyrektor wspomniał, że musiał też w ramach wypełniania innych obowiązków też skierować osoby do pomocy. Pierwsze pytanie jest, to jeszcze jest 2%, czyli na, przy wydatku powiedzmy 1 000 000 zł to 20 000. Nasz budżet to jest w tej chwili około 11 milionów, więc na rok. Na to zadanie, więc te 200 000 teoretycznie powinno wystarczyć. Oczywiście, a pracują 4 osoby przy tym zadaniu. Wzmocnienie polega na tym, żeby ten start ułatwić, czyli żeby nie było niepotrzebnych kolejek i tak dalej. Dodatkowo stanowisko jedno, drugie, jakaś tam wymienne stanowisko, ktoś jest uruchomiony po to, żeby troszkę w system wprowadzić informatyczny. Natomiast 4 osoby są jakby zabezpieczone w ramach tych 2%. Oczywiście pytanie jest następujące. Czy jeżeli powiedzmy koszty pozostałe typu tonery, drukarka, papier, poczta i tak dalej, no bo generujemy też jakieś koszty. Będziemy, że tak powiem, w pełni zabezpieczali z tych 2%, czy wystarczy. Zakładam, że wystarczy. No. Oczywiście pewnie, że dużo można płacić więcej i wtedy może brak. Na ten moment przy tych oszacowaniach, które zrobiliśmy wcześniej, wystarcza. Rok następny ma być 1,5%. No, to jest trochę... 3 osoby. No właśnie, bo pytanie. Ile osób ma to obsługiwać? W skali przeciętnego miesiąca roku 3 osoby pewnie wystarczą, ale w momencie przyjmowania wniosków to będzie już problem, nie? To jest ten moment, kiedy... No potem się zaczną w przyszłym roku, nawet i w trakcie jeszcze tego roku problemy były na plus i na minus, mówiąc tak, może troszeczkę kolokwialnie, bo na przykład to też trzeba będzie otwarcie w rodzinie umrze dziecko, tak? I w tym samym rodzinie, albo się urodzi w trakcie, tak, tego roku. Więc tutaj będziemy mieć ten ruch ubywający i przybywający uprawnionego. Przyznaje się na jaki okres? Ten pierwszy okres świadczeniowy jest dosyć długi, przyznajemy od teraz aż do września 2017. Czyli później następne przyjmowanie wniosku będzie prawdopodobnie lipiec, sierpień. Za rok. Nałoży to niestety na przyjmowanie wniosków na świadczenia rodzinne i na fundusz alimentacyjny, wtedy będzie potrójne uderzenie, no to wtedy wykładzina będzie wyniesiona w MOPS-ie chyba na budach, bo to tak się mówi. Ja myślę, że patro się zrobi przed wejściem. O, tak. Będzie ciepło? Tak. To jest są miesiące letnie. 11 milionów w tym roku, w przyszłym 15-17, plus 8-10 na zasiłki rodzinne, plus pomijany fundusz alimentacyjny. Czyli sam bez pomocy społecznej. 20 parę dni, świadczenia 30 dni. Nie mówimy tu o pomocy społecznej. Czyli mówimy o tych rzeczach, które są nadrzędne dodatkowo. To teraz takie... Chciałbym poddać pod dyskusję, skorzystając z obecności też pana burmistrza, pana naczelnika Jacka Markowskiego. Rodziny dostaną dodatkowe, nie podlegające opodatkowaniu, środki finansowe na funkcjonowanie. Jest, to wiemy z informacji, którą dostaliśmy w zeszłym roku, bardzo duża grupa mieszkańców, która zalega z płatnościami do miasta, do gminy miejskiej z tytułu
użytkowania lokalu mieszkalnego. Czy tu nie warto byłoby w jakimś sensie zastanowić się i spróbować zwiększyć egzekwowanie tych należności, bo tak naprawdę te rodziny dostaną ekstra pieniądz. Przepraszam, ale to jest też ważny problem społeczny, bo jest to, wydaje mi się, zadłużenie wymagalne, a do tej pory może nieściągalne, bo rodziny się tłumaczyły różnie, na przykład brakiem środków, bo muszą przeznaczyć na dzieci, na wyprawkę i tak dalej. Czy tu część tych rodzin nie warto objąć szczególnym nadzorem? To tak stawiam to pytanie, kieruję do burmistrza, pana czelnika. Tutaj ja chciałbym, zaczynając dyskusję, przypomnieć, że dodatki 500 na dziecko nie wchodzą w podstawę wyznaczenia dowodu i wszelkich egzekucji względem rodzin, które zalegają. Więc jakby chciałbym ten tok myślenia ukierunkować w tą stronę, tak, że jest to dodatek, to jest tak jak dieta radnego, to jest dodatek na dzieci. Więc wykorzystywanie tej sytuacji do poprawienia ściągalności, no, moim zdaniem jest takim trochę złym spojrzeniem na tą sprawę. Chociaż niewątpliwie jest zwiększana ilość pieniędzy w tych rodzinach, to nie powinniśmy tego w ten sposób jakby widzieć. Aczkolwiek są takie głosy mieszkańców, którzy są sąsiadami tych, że powiedzmy, rodzin w lokalach miejskich, komunalnych, i widzą, jaka jest rzeczywiście ich sytuacja, i oni na przykład są dobrymi płatnikami do miasta z tytułu zewnętrznego lokalu, a rodzina przez ścianę nie, a widzą, że w tym momencie im w tej chwili przybędzie 1000, 1500, 2000 zł w budżecie. Ja nie zarzucam tutaj, żeby też nie być źle zrozumianym, woli wykorzystywania tego bezpośrednio, aczkolwiek przyjrzenia się być może argumentom, które pojawiały się do tej pory wśród tych rodzin, że nie mają pieniędzy, a teraz fizycznie te pieniądze dostaną. Proszę Państwa, to są pieniądze nasze, z naszych podatków tak naprawdę, które przechodzą do tychże rodzin. Więc uważam, że w ramach tak zwanej szeroko pojętej sprawiedliwości społecznej w tej kwestii również powinniśmy dyskusję prowadzić. Pieniądze dał rząd. No dobrze, ale rząd ma te pieniądze z naszych podatków, prawda? No chyba tak. No, chyba, że wypuścił, ale to już nie wchodźmy w tą ścieżkę, być może rządową, tylko zejdźmy na podwórko nasze. Tak dosyć daleko, szeroko mówiąc, pozycja negocjacyjna, powiedzmy, troszkę jest lepsza w tym momencie, no bo nie ma odpada ten argument, że jakby ja nie mam skąd się i tak dalej. Bo wiadomo, że na jakieś tam pieniądze to jest pojawiało. Jak nie będzie do 500, to powiedzmy będzie przeznaczone na potrzeby edukacyjne dzieci, to już nie będzie potrzeby wydania innych pieniędzy na potrzeby edukacyjne. To można przyznać na szansę. Czyli tu szans ci jest. Czyli system wchodzi ileś tam milion złotych w miasto. Generalnie, jak często mówię, jeżeli chodzi o beneficjentów pomocy społecznej czy świadczeń rodzinnych, są to osoby z dosyć niskimi dochodami. Jeżeli MOPS wrzuca w miasto w zasiłkach rodzinnych 8 milionów, w funduszu alimentacyjnym 2 miliony, poprzez świadczenia socjalne jeszcze 1 czy 2, to są konsumenci miejscowi, nie rząd do Sztyna, nie jadą do Warszawy i tak dalej, więc jakby ta płynność się tutaj zwiększa. Ta pozycja, rozmowa, możliwość rozmowy, negocjowania też jest większa, no bo samo przez się, nie? Wracając do tej rodziny, tam gdzie wielodzietne jakiekolwiek, no 6-8 dzieci, to mamy 3-4 tysiące dodatkowo w budżecie więcej. No jest to jakaś pozycja, no nie ma co ukrywać. Nie mała. Nie mała, tak. Często największa, więc jakby no troszkę to powinno zmienić jakby obraz ogólnie postrzegania sytuacji. Natomiast to, co pan Burmistrz powiedział, jakby wprost nie za bardzo można, to co powszechnie wiadomo, nie podlega egzekucji i tak dalej. Czyli możemy rozmawiać, negocjować, a nie od razu iść na tą skrajność i tam, prawda, egzekwować komornicza czy jakoś tak. Ja myślę, że niewątpliwie sytuacja tych wszystkich rodzin się zmienia i wpłyną na pewną poprawę, nawet nie wymuszona przez nas. To znaczy część osób rzeczywiście mogła nie mieć pieniędzy na pokrywanie swoich zobowiązań, a teraz zacznie mieć te pieniądze, zacznie móc te pokrywać. Moim zdaniem powinniśmy przyjrzeć się temu za rok, jak zmieniła się
statystykę w tym zakresie i zobaczymy, w jakim, stopniu wpływa to wszystko na pokrywanie świadczenia obowiązku do miasta. No, proszę jeszcze zdanie, żeby nie wydłużać, ale co jest imię z kolei sytuacji dłużników będących sobie samotnymi, bo ja z perspektywy wodociągowej 15 powiem tak, są takie osoby, którym specjalnie nie zależy, tak? Bo nawet jak ich skierować do tego schroniska, to on tam będzie miał jedzą, tylko tam będzie miał światło, tam będzie miał ciepło, tam będzie miał, bo będzie obrany, to po co mu płacić? On się śmieje jedno z drugiego, taki podopieczny mówi, to ty płacisz? Ja nie płacę i zabiję, jak komfortowo żyje, nie? Więc to też jest kwestia rodziny, składu tej rodziny i tak dalej, jeszcze inny czynnik. Dobrze, i jeszcze na koniec jedna kwestia, też warta poruszenia, korzystając z tego, że właśnie posiedzenie naszej komisji jest rejestrowane i rozpowszechniona, potem będzie nasza dyskusja w mediach zapewne. Czy są już, bo były zapowiedzi przez rząd, przygotowane może, dotarły do nas, do miasta informacje, w jaki sposób będą sprawdzane, będzie sprawdzane wydatkowanie tych pieniędzy przez otrzymane dziecko. Czy coś na ten temat wiadomo? Bo w ostatnich dniach było też na ten temat wiadomo. Zapis ustawy jest taki, że w przypadku stwierdzenia i tak dalej, to można to świadczenie wysłać w innych formach, w formach gotówkowych. Natomiast generalnie jest, funkcjonuje następujący pogląd. Nie można zbyt głęboko wchodzić w jakąś sytuację rodziny i nakazywać im. Na co? Na co? Dlatego, że w jednej rodzinie może to być tak, że ten wydatek, te pieniążki będą przeznaczone na edukację. W drugiej rodzinie może to być tak, że troszeczkę na edukację, bardziej na leczenie. W trzeciej rodzinie mogą to być przeznaczenie potrzeby szkoleniowe chociażby. Ubrania. Paryżowe. Czyli jakby nie ma tutaj takiego ścisłego przepisu, czy jakiegoś schematu postępowania, że prawda, w rodzinie z jednym dzieckiem to tak, w rodzinie z pięciorgiem dzieci to inaczej. Ja jestem optymistą, to znaczy generalnie większość rodzin z dziećmi to i nawet tych mniej gorzej sytuowanych to nie są rodziny złe, to po prostu gorzej sytuowane. I jeżeli zdarzają się przypadki na ten moment, jeszcze przed uruchomieniem tego programu, bo to przecież pracownicy choćby MOPS, pracownicy czy asystent rodzin, czy też pracownicy pedagodzy szkoły, to są te osoby pierwszego kontaktu. Szczególnie chcę podkreślić rolę i uczuć. Korzystając z obecności pana dyrektora Piotra Szulca, żeby pedagodzy też zwracali uwagę na dzieci, ponieważ szkoła ma kontakt codzienny z dzieckiem, tak? I widzą, czy coś się zmienia. Widzą, tak, po prostu. My ten kontakt mamy raz, dwa, trzy razy w miesiącu, w zależności od tam potrzeb. Natomiast to kontaktanie po dziecku to widać. Po prostu. Po prostu to widać. Takie sygnały, które już wywołują zaniepokojenie. Duża akcja, sygnał do nas. Pedagog reaguje i można to w zarodku, powiedzmy, gdyby coś takiego negatywnego się pokazało, zobaczyć, uważa, odpowiednie służby powiadomić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tak myślę. Czy jeszcze koleżanki, koledzy radni mają do pana dyrektora? Zobaczmy swoje punkty. Tam radę, kolega przewodniczący. Z kolegalnością w każdej chwili może robić sobie przerwę. Na przykład. To co? To dziękuję bardzo panie dyrektorze i liczymy na to, że na pewno pracą zespołową bezpośrednio w samym MOPS-ie, jak również między innymi placówkami podołamy wszelkim ewentualnie przeciwnościom i problemy będą rozwiązywane, ale lepiej wyprzedzane, żeby one się nie pojawiły. Także dziękuję bardzo panie dyrektorze. Oddaję głos do. Głos do, przepraszam. Oddaję głos panu dyrektorowi Piotrowi Szulcowi, sześciolatki w szkołach podstawowych w świetle przepisów zmienionej ustawy o systemie oświaty. Słuchamy panie. No to już nie ma sześciolatków. To już nie ma sześciolatków. Od września tego roku. Dziękuję za zabranie głosu. Otóż po pierwsze, żeby naświetlić cały aspekt sprawy, to trzeba to powiedzieć o podstawach prawnych, jakich to funkcjonujemy. Otóż rok szkolny obecnie jeszcze trwający, 2015-16, odbywa się na nieco innych zasadach od tych, w których będzie rok szkolny zorganizowany, rok szkolny 2016-17.
29 grudnia została opublikowana ustawa, nie tylko opublikowana, tylko ustawa z 29 grudnia o zmianie ustawy o systemie oświaty, która wraca do poprzedniego stanu rzeczy, czyli sprzed tego, który wprowadził rząd Platformy Obywatelskiej i PSL-u dotyczącego obniżenia wieku szkolnego do 6 lat. I skutek tego mieliśmy we wrześniu roku 2015, gdzie rok szkolny 2015-2016 rozpoczęły sześciolatki. To spowodowało, że w tym roku szkolnym, który obecnie trwa, mamy aż 23 oddziały klas pierwszych w naszych szkołach podstawowych, razy mniej więcej 25 osób, ponieważ taki jest ustawowy limit, liczebność oddziału klasy pierwszej, to wychodzi chyba 575, tak około, dobrze liczę. Dobrze, czyli niecałe 600 osób jest w klasach pierwszych w tej chwili. Natomiast rekrutacja do klas pierwszych na rok szkolny 2016-17 trwa w tej chwili. Zakończyło się składanie przez rodziców wniosków do szkół podstawowych i z tych wniosków wynika dosyć niewesoła sytuacja. Otóż jak to wygląda w poszczególnych szkołach? Przypominam, że w tym roku szkolnym mamy 23 oddziały klas pierwszych. Myślę, że w szkole podstawowej numer 3 na Wilanowie będzie jeden oddział, 15-osobowy, z tym, że proszę zwrócić uwagę, że podkreślam, że cały czas rekrutacja trwa, jeszcze będzie w maju rekrutacja uzupełniająca, bo tak to wynika z przepisów, ale nie spodziewał się bym więcej tych dzieci wiele, ponieważ tych dzieci po prostu nie ma. Czyli w trójce na razie mamy 15 osób, w czwórce 40, w szóstce 15, w siódemce 39 w tak dużej szkole, co daje łączną sumę 109 osób, czyli to jest mniej więcej zgodnie z przepisami podzielić na 25, a że oddział nie może być więcej niż, czyli to będzie no 4-5 oddziałów, tak? 4 bo były 4x25 to jest 100, czyli musimy zrobić 5 oddziałów, tak? Zgodę musimy wydać na 6 oddziałów. Dlatego, że ta liczba 5, o których mówiłem przed chwilą, to wynika z takiego matematycznego podzielenia, ale tutaj musimy patrzeć na uwarunkowania lokalne. My musimy oddział w trójce zorganizować i musimy oddział zorganizować w szóstce, ponieważ przepisy przejściowe tej ustawy z 29 grudnia ubiegłego roku, dokładnie artykuł 8, daje organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego prawo do wskazania innej szkoły niż szkoła obwodowa, ale w takiej miejscowości jak nasza, liczącej powyżej 5000 mieszkańców. W przypadku, gdyby do pierwszej klasy została zapisana, o ile dobrze pamiętam, liczba 11 lub mniej uczniów. Natomiast tu już mamy 15, więc będziemy musieli oddział otworzyć. Oddział otworzyć. Tak na marginesie dodam, że żeby oddział był mniej więcej pokrywał się z tym, co daje subwencja światowa, to powinien liczyć się właśnie 25-26 uczniów. Aż tak. Oddział w mieście, tak. Czyli tą różnicę trzeba będzie zapłacić. Z budżetu. Tak. Różnica jeszcze polega na tym, że koszty dla gmin są duże, ponieważ jeżeli sześciolatki poszły w ubiegłym roku we wrześniu do szkoły, to one weszły w system informacji oświatowej na 30 września. To jest taki, jakby jest to dane statystyczne, które rzutują na subwencję oświatową, którą otrzymuje gmina. Czyli te sześciolatki, które obecnie już są w tym roku siedmiolatkami, w ubiegłym roku jako sześciolatki weszły do tego systemu informacji oświatowej i na te dzieci otrzymaliśmy subwencję. Mniej więcej standard na ucznia, standard A to jest jakieś 5200 zł na ucznia. Natomiast jeżeli dziecko zostaje objęte systemem wychowania przedszkolnego, to dostajemy na niego tylko dotację i to w granicach chyba, żeby nie skłamać, ale 1370 zł to jest różnica. To powoduje nie tylko reperkusje finansowe, ale i organizacyjne. Ponieważ do tej zwiększonej liczby uczniów na ten rok szkolny, tak, dyrektorzy musieli zatrudnić we wrześniu dodatkowych nauczycieli. Pani minister w mediach mówi, że zwolnień nie będzie, ponieważ można tych nauczycieli przerzucić do przedszkoli lub do udziałów przedszkolnych, ale nie, z tych liczb pierwszych, które już otrzymaliśmy, nie, myślę, że nie będzie to możliwe. Oczywiście w zależności od tego, kto ma na myśli to, co mówiąc, jeżeli to będzie zwolnienie. Fakt, że w dużej liczbie przypadków byli to nauczyciele stażyści.
z tym najniższym stopniem awansu zawodowego, których zatrudnia się zgodnie z kartą nauczyciela na rok. Ale dla tego człowieka, który rozpoczął pracę, zrobi ten awans zawodowy, zdobędzie kolejny stopień awansu zawodowego, no to czy on nie zostanie, czy mu dyrektor zakomunikuje, że nie przedłuży z nim umowy, czy gdyby miał go zwolnić, no to dla niego skutek jest praktycznie ten sam, on nie będzie miał dalej pracy. Oczywiście my ruchu kadrowego jeszcze nie mamy zakończonego, nie mamy zakończonej rekrutacji, bo to proszę zwrócić uwagę, że to są dane dopiero po złożonych wnioskach. Listy wywieszone w przedszkolach i w szkołach, o ile dobrze pamiętam, przyjętych będą 18 kwietnia. Potem będzie jeszcze rekrutacja uzupełniająca, ale to liczby niewiele się zmienią, bo tych dzieci fizycznie nie ma. Czyli tak naprawdę będziemy robili to, co się da. Jeżeli zajdzie taka sytuacja, jeżeli dyrektorzy stwierdzą, że jest dobry nauczyciel, stażysta, gdzieś powstanie możliwość przeniesienia go do innej placówki, to w porozumieniu z dyrektorami poszczególnych placówek, no bo to jest ich kompetencja, ale będziemy starali się jakby pomóc w tych sprawach, żeby jak najmniej osób wartościowych nauczycieli straciło pracę, ale myślę, że nie da się do końca tego uniknąć, tego nieprzedłużania umów, jeżeli nie mówimy o zwalnianiu. Chcę zwrócić, a jak wygląda w takim razie sytuacja zatrudnienia w przedszkolach? Jest optymalna chyba? Sytuacja, to ja mu zaraz przejdę do przedszkola, no, tak. Jeszcze chciałbym skończyć temat szkół podstawowych. Trzeba również zwrócić uwagę na taki aspekt, że od 1 września 2016 roku w pierwszych klasach będą następujące grupy dzieci. Będą to dzieci 6-letnie, których rodzice dobrowolnie zdecydują po wcześniejszym posłaniu do szkoły, ponieważ ta ustawa, o której wspominałem, daje taki wybór rodzicom. I my już wiemy, że na dziś tylko 15 osób w skali miasta taką deklarację w naszych szkołach podstawowych złożyło. Co nie znaczy, że nie może być ich jeszcze, może tam trochę więcej, ale podejrzewam, że to będą tylko 15 dzieci, 6-letnich. Rodzice zdeklarowali, że wcześniej poszli do szkoły i mogą się jeszcze rozmyślić. Dla porównania podam, że zameldowanych w obwodach szkół z tego rocznika mamy dzieci 300. To jest około 5% tylko zdecydowało się na wcześniejsze. Chociaż z tym zameldowaniem to trudno też się tak posługiwać w kontekście tego, o czym mówił pan dyrektor MOPS-u, ponieważ miejsce zamieszkania się liczy. Część naszych mieszkańców już przebywa za granicą tych dzieci, a są zameldowane. Z kolei część mieszkańców nie ma stałego zameldowania, a tutaj zamieszkują i też przyjmujemy do szkół, także tutaj jest, no ale to tylko podałem tą liczbę 300 zameldowanych dzieci z tego rocznika, żebyście państwo mieli jakby skalę zjawiska. Drugą grupą uczniów, które będą chodziły do pierwszej klasy, to są 7-latki z rocznika 2009, które w ubiegłym roku jako 6-latki zostały na prośbę rodziców odroczone. I w skali miasta mamy takich przypadków 84, ale zgłosiło się do szkół na dziś tylko 78 takich osób, czyli gdzieś jeszcze 6 tych osób brakuje, może jeszcze w rekrutacji uzupełniającej, albo komuś się przypomni, nam na przykład w sierpniu przyjdzie do szkoły pod koniec sierpnia i zapisze, albo może za granicą równie dobrze już przebywają, czy wyprowadziły się do innego miasta, ale to się okaże tak naprawdę w sierpniu. I trzecią grupą dzieci to są 7-latki, które pozostaną w klasie pierwszej, ponieważ ta ustawa z 29 grudnia wprowadziła taki zapis, który pozwolił rodzicom na podjęcie dobrowolnej decyzji do 31 marca tego roku o tym, że rodzice sami zdecydowali, że to dziecko jest na tyle niedojrzałe, czy nie chcą, żeby przeszedł do klasy drugiej, żeby powtórzyło, tak, i żeby pozostało na następny rok w tej samej klasie, żeby wspólnie ze swoimi rówieśnikami, czyli z dziećmi z tego samego rocznika kończyły pierwszą klasę, chodziły do pierwszej klasy. Bo tu jeszcze należałoby jeszcze wyjaśnić, że ten rocznik 2008 był podzielony na dwie grupy, czyś poszła wcześniej, czyś później, ale już ja tam tego mieszać nie będę. Ale takich dzieci jest potencjalnie? I takich dzieci już mamy, tak, bo to, ten termin minął i tutaj już jest sztywna liczba 16, bo ten termin już minął. 16 takich dzieci będzie. I to łącznie daje nam liczbę 109 dzieci do pierwszej klasy. Czyli 16 dzieci 8-latków właściwie, które będą w pierwszej klasie. Nie, 7. Zobaczmy, bo one poszły jako 6-latki. Jako 6-latki, dobrze. Bo w ubiegłym roku był wiek obowiązku szkoły do 6 lat. I one... Bo to jest chyba średnia matura.
Także proszę Państwa, czym to grozi? No grozi to tym, że no, potem te dzieci kiedyś dojdą w systemie edukacji do czwartej klasy, tak? Tam określona liczba godzin polskiego, matematyki też spadnie. Też będą albo no, w najlepszym wypadku ograniczenia, jak tu mogą być, tak? Potem te dzieci dojdą do gimnazjum, do liceum i na studia, tak? Mhm. Czyli to jest no, jakaś wyrwa i to no, jakiś problem w systemie edukacji będzie miał, myślę, konsekwencje przez wiele lat to może mieć konsekwencje. Natomiast jeśli chodzi o wychowanie przedszkolne, bo nie da się mówić o sześciolatkach bez omówienia sytuacji w przedszkolach. W przedszkolach składanie podań i wniosków o pozostawienie w przedszkolu, bo zanim rozpocznie się rekrutacja właściwa, to dzieci, które już uczęszczają do przedszkola, przed rozpoczęciem rekrutacji rodzice składają deklarację, że dziecko zostaje w przedszkolu, tak? I wtedy dyrektor przed rozpoczęciem rekrutacji wie, iloma miejscami dysponuje. Mhm. Podjęliśmy z tego względu, że proszę zwrócić uwagę, że w obecnym roku szkolnym w systemie wychowania przedszkolnego mamy trzy roczniki. 3, 4 i 5 lat, tak? To dlatego było dużo miejsc w tym roku szkolnym w przedszkolach, nie było problemu z dostaniem się do przedszkola. A z tego względu, że ustawa się zmieniła, że sześciolatki mogli rodzice zdecydować, że pozostaną w przedszkolach, więc od 1 września 2016 roku będziemy mieli wychowaniem przedszkolnym objęte 3, 4, 5 i 6 latki, czyli 4 roczniki. Czyli to jest naturalne, a średnio w roczniku w mieście mamy 250-300 osób, czyli takie jest, o tyle jest większe, jakby mówiąc brzydko, parcie na objęcie wychowaniem przedszkolnym. Najbardziej ucierpiały z tego powodu 3 latki w tym roku. Zaraz powiem dlaczego. Dlatego, że ustawa o systemie oświaty wielokrotnie modyfikowana nałożyła na gminy obowiązek zapewnienia miejsc w wychowaniu przedszkolnym, czy to w przedszkolach publicznych, niepublicznych, czy to w oddziałach przedszkolnych, przy szkołach podstawowych, czy w innych formach wychowania przedszkolnego. My musimy zapewnić jako gmina i każda gmina w Polsce miejsca dla dzieci sześcioletnich od 1 września 2016, pięcioletnich i czteroletnich. A trzylatki nie obowiązkowe? A trzylatki od 1 września 2017. Czyli po tych sygnałach, które już mam od pani dyrektorek przedszkola miejskiego numer 1 i numer 4, wiemy, że ustawowego problemu nie mamy. Czyli można powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni, swój obowiązek spełniliśmy, ale mamy no, jakiś tam obowiązek społeczny, bo jest to jakiś problem dla naszych mieszkańców. Z tych pierwszych informacji, które mamy, dla 66 dzieci trzylatków prawdopodobnie zabraknie miejsca, no bo wyniki rekrutacji będą 18 kwietnia. Ale tak też rekrutacja była ustawiona i kryteria rekrutacji w uchwale, bo nie wiem, czy Państwo pamiętacie, była taka uchwała podejmowana, to preferowaliśmy właśnie te roczniki punktacją, żeby no, im zapewnić w pierwszej kolejności tym, którym musimy zapewnić ustawowo w pierwszej kolejności. I ten problem pojawi nam się w następnym roku, w 2017 roku. Będziemy musieli coś z tym zrobić, bo dalej w systemie będą 4 roczniki w wychowaniu przedszkolnym, a miejsc nam nie przybędzie. To, co udało nam się zrobić w tym roku, udało nam się przekonać, porozmawiać z paniami dyrektorkami, długo nie musieliśmy ich przekonywać. Zrobiliśmy dwie dodatkowe sale, będą zaadaptowane i pan burmistrz przeznaczył środki na zakup stolików, krzeseł, wykładzin, mebli i przez to zyskaliśmy dodatkowe 50 miejsc. To w skali tego, jakby mówiąc kolokwialnie, głodu tego problemu, głodu tych miejsc, to zabezpieczenia, to myślę, że to było bardzo dobre pociągnięcie. Czy to przedszkoli, czy przedszkoli? Przedszkoli. W przedszkolu miejskim numer 1 i w przedszkolu miejskim numer 4. Dwie dodatkowe oddziały. Tak. Bo też, proszę Państwa, to powinno wszystko mieć na jakiś wymiar planowania strategicznego. Jak tu planować strategicznie, jeżeli jesienią jeszcze wiemy, że funkcjonujemy w takiej rzeczywistości i wiemy, że tych miejsc w przedszkolach nam wystarczy, po czym 29 grudnia wchodzi nowa ustawa i przed nową rekrutacją nagle przedszkola nie wybuduje, tak? No nie. Także... A czasami fizycznie nie jest możliwe powiększenie zasobach w obecnych istniejących zasobach nie było możliwości zaadaptowania żadnej z sal, ponieważ jest tam w przedszkolu miejskim na Drzymały jakaś niewielka sala, ona nie spełnia żadnych norm. Sanepid w ogóle tego nie przyjmie, w ogóle tam nie mogłyby się odbywać zajęcia, bo ona jest zdecydowanie za mała. Więc postanowiliśmy te sale, które były do tak zwanych zajęć ruchowych, wybraliśmy mniejsze zło. Ważne jest wychowanie, no to może będzie ćwiczą na świeżym powietrzu, ale też no, chcieliśmy zapewnić mieszkańcom, tak, żeby było więcej miejsc w przedszkolu.
Panie dyrektorze, takie pytanie. Czy można w takim razie, szukając alternatyw do tego całego bardzo złożonego stanu, uruchomić oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych? Więc oddziały przedszkolne są i one będą. Albo też powiecie, z tym, że to nie jest taka prosta sprawa, ponieważ budynki szkół podstawowych, jest to kategoria ZL3, jeśli chodzi o bezpieczeństwo przeciwpożarowe. Natomiast jeśli chodzi o dzieci w wieku przedszkolnym, wchodzimy już w kategorię ZL2. I są inne wymagania przeciwpożarowe, inne odległości, inne wyjścia i tak dalej. Choćbyśmy nie wiem jak się spieli, to na przykład w budynku szkoły podstawowej numer 6 nic nie zrobi. No, ta szkoła pod tym względem to się do niczego nie nadaje, w sensie PBOŚ, odnośnie do zapewnienia tych warunków ZL2. Czyli, bo w ogóle to w starym systemie prawnym, znaczy w starym, jeszcze funkcjonującym w ubiegłym roku, oddziały przedszkolne, jeżeli miały zostać w szkole, to miały powstać zespoły szkolno-przedszkolne i miały być szkoły właśnie dostosowane, te, w których miały być przedszkola, nie już oddziały przedszkolne, a przedszkola przy szkole, miały spełniać te wymagania i było rozporządzenie, które obligowało nas do zapewnienia tych warunków do 1 września 2016 roku. Nowy rząd tą ustawą z 29 grudnia przedłużył to do 2019 roku. I jak będziemy chcieli, żeby uruchomić te przedszkola przy szkołach podstawowych, to będziemy je musieli dostosować do tych przepisów PBOŚ. My to już robimy, ponieważ zabezpieczyliśmy w budżecie środki na Wilanowie i tam jest najprościej, bo tej nowej części przy sali sportowej, tej nowej, dużej, wystarczy postawić ścianę i drzwi te szczelne, zabezpieczające, wydzielić strefę tak zwaną pożarową i to już, my to już zrobimy. Stosunkowo niedużym kosztem można to będzie też przeprowadzić w przyszłości, myślę, w szkole podstawowej numer 7, ale myśmy się wycofali z tego pomysłu, ponieważ nie wiedzieliśmy, jak te przepisy będą potem, czy za 3 lata się nie zmienią, czy nie. Na Wilanowie trzeba wydać na to około 10 tysięcy złotych, więc to zrobimy. Natomiast w Siódemce przyjrzymy się, jeżeli przepisy się ustabilizują, to prawdopodobnie będzie można te 60 parę tysięcy w Siódemce wydać. Tam będzie wymagało to wybicia drzwi w stołówce, skrócenia dróg ewakuacyjnych, wydzielenia stref. I myślę, że tam warto byłoby to zrobić i ewentualnie no, przygotować też pewną część szkoły pod wychowanie przedszkolne, tam żeby też funkcjonowało w oddziale przedszkolnym. Tak. Bardzo dobrze, że funkcjonują przedszkola niepubliczne, bo one tutaj nas znacznie pod tym względem odciążają i zapewniają liczbę miejsc. Był problem w ubiegłym, znaczy w trwającym obecnie roku szkolnym, że tych dzieci było mało i dotacja, trochę pieniądze na dotację spadły, ale znowu wskoczą na pieniądze, wzrosną na dotacje dla tych przedszkoli niepublicznych. Także jeśli chodzi o 6-latki, 5- i 4-latki, to z informacji, które posiadam, wszystkim praktycznie zapewnimy. Natomiast nie zapewnimy 3-latkom i to jest problem. Czyli w takim razie rodzice dzieci 3-letnich muszą się rozglądać albo w przedszkolach niepublicznych, bądź też będzie to sygnał dla osób przedsiębiorczych, które będą chciały ewentualnie otworzyć tak zwane przedszkole domowe, mówiąc kolokwialnie, czyli znaczy inne formy wychowania przedszkolnego. Być może właśnie taka informacja upubliczniona w jakiś sposób zainspiruje naszych przedsiębiorczych mieszkańców. Tak? Także z tego typu problemami tak się musimy uporać, żeby to wszystko dopiąć, żeby jak najlepiej dla mieszkańców. Tylko no, przeszkadza nam bardzo w tym niestabilność przepisów, bo nie możemy jakby no, perspektywicznie działać, jakieś strategicznie. Dobrze, dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, pytania? Bardzo proszę, pan przewodniczący. Jeśli można. Nie podoba mi się ta polityka. Centralna? Mianowicie tak. Nie może być sytuacji takiej, że za 3-latków nie będziemy mieli miejsca w przedszkolach. Musimy stanąć na głowie, a te miejsca być muszą. Nie bardzo rozumiem, co to mają przepisy przeciwpożarowe w stosunku do 6-latków, które były w tym roku w klasie pierwszej w szkołach i było w porządku, a jeżeli oddziały
przedszkolne z tymi samymi uczniami się znajdą w szkole, to jest źle, bo to inny przepis. No są przepisy nieprecyzyjne. Przepisy są nie dla nazwy, tylko dla małego człowieka. Jeżeli ten mały człowiek w tym roku 15-16 był w szkole i pasowało, to dlaczego ma mu nie pasować w przyszłym roku, bo on będzie w oddziale przedszkolnym, czyli w tak zwanej zerówce. Moim zdaniem tu powinna być nasza polityka, trend, żeby jak maksymalnie, jak najwięcej oddziałów tych przedszkolnych, tak zwanych zerowych, było przy szkołach, żeby ten uczeń już się czuł nie powtarzający, bo on repetuje przedszkole. 5-latek był w najstarszej grupie i teraz my mu każemy jeszcze raz powtarzać. Nie każemy, rodzice mu każą. Nie każemy, ale dzięki też tym nam, bo nie wskazujemy, że może zabrać tego dzieciaka z przedszkola. Wskazujemy. Z szkoły, wskazujemy. I tam jest oddział przedszkolny. Wskazujemy. No, ale tych, na razie nie ma tych ale to... Proszę przewodniczący, to znaczy ja się z panem przewodniczącym nie zgadzam, ale zaraz powiem dlaczego. Dlatego też tu są takie, wiem, że w innych miastach są wielkie działania, chociażby obserwuję trochę Gdańsk, bo tam mam akurat wnuczkę, która jest w tym programie, ona idzie do oddziału przedszkolnego w szkole. Jest to kwestia słowa takie czy owanie. Liczenie na przedszkola prywatne jest niebezpieczne, bo mogą być, ale mogą też nie być, nie przyjąć ich wszystkich. W tym układzie to trzeba by się mocno zastanowić, czy nie potrzebne jest trzecie przedszkole miejskie. Też kiedyś miasto miało z tych przedszkoli 4 chyba, tak? I jakoś, no jeżeli tak wracamy do tych przepisów starych, no to trzeba je do starych rozwiązać. Także wydaje mi się, że szkoły by sobie świetnie dały rady, bo mają kadrę. Ci, co prowadzili te klasy pierwsze, zwane klasami pierwszymi, 6-latkami, swobodnie mogą poprowadzić oddziały przedszkolne z tymi 6-latkami, troszeczkę inna forma i gra. A odciążyłyby się nieco te przedszkola. To wydaje mi się, że tak trochę mało tej agitacji było wzajemnej. W przedszkolach chcą mieć dużo dzieci. Szkoły nie zadziałały, żeby przekonać rodziców, żeby jednak przemieścić ich. Nie powtarzać przedszkola, tylko iść w stronę szkoły. Bardzo proszę, panie dyrektorze, zmierzyć się ze stanowiskiem pana przewodniczącego. Nie zgadzam się w całej ciągłości ze stanowiskiem pana przewodniczącego, ponieważ stan prawny jest taki, że dzieci 6-letnie, które przebywają w przedszkolach, czy to publicznych, czy niepublicznych, zgodnie z ustawą o systemie oświaty rodzice, jest to w rozdziale bodajże 3a dotyczącym rekrutacji, rodzice mają prawo złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w następnym roku szkolnym w przedszkolu, czy w oddziale przedszkolnym. Czy to jest przedszkole niepubliczne, to jakby te przepisy nie dotyczą, ale złożyli taką deklarację, że chcą, żeby tamte dzieci zostały. Podobnie w naszych przedszkolach. Warszawa zrobiła taki ruch, że przymusiła rodziców 6-latków gremialnie do przenoszenia, tak jak mówił pan przewodniczący, do oddziałów przedszkolnych, przedszkola podstawowych i podniósł się straszny rywatel, że to jest niezgodne z prawem. Według mnie jest to niezgodne z prawem. Nie można przymusić rodzica, który złożył deklarację, że chce, żeby jego dziecko zostało w przedszkolu na następny, w przedszkolu publicznym, na następny rok szkolny, nie można tego rodzica przymusić, żeby kontynuowało to roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym, przedszkole podstawowym. Również nie zgodzę się z tym, że nie podjęliśmy żadnych działań. Otóż była akcja plakatowa, były dni otwarte, było to nagłośnione w internecie, było to nagłośnione w lokalnych mediach. Były plakaty. Zachęcaliśmy rodziców do szkoły, do pójścia do szkoły, do zobaczenia szkoły, do zobaczenia zapoznania się z pójścia do szkoły do klasy pierwszej czy do oddziału? Nie. Do pójścia do szkoły, do zobaczenia. Nie, do pójścia do szkoły, no bo pan przewodniczący powoływał się na przykład Gdańska, że tam była akcja jakaś robiona informacyjna. Więc ja mówię panu przewodniczącemu, że ta akcja, szeroko zakrojona akcja informacyjna też tutaj miała miejsce. Do pójścia do szkoły, w sensie zobaczenia szkoły i przekonania się ewentualnego, żeby
zrezygnować z tej deklaracji kontynuacji wychowania przedszkolnego przez 6-latka w przedszkolu i zapisania go do szkoły, albo do pierwszej klasy, albo do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej. Dalej się nie zgadzam, ponieważ oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych mamy od lat i mamy i w tym roku szkolnym i mamy nabór na przyszły rok szkolny. Mamy, te oddziały przedszkolne będą. To jest mimo, to jest ten problem szlaków, to jest to nie to, że my likwidujemy oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych, one będą. Mamy na razie zebranych w każdej szkole po jednym oddziale przedszkolnym i rekrutacja trwa. Jeżeli będzie taka potrzeba, to i w sierpniu te dzieci zostaną zapisane, ale te grupy też muszą być na jakieś logiczne, uzasadnione, ekonomiczne. Nikt nie utworzy grupy 6-5-osobowej, tak? Zerowej, tylko żeby przynajmniej te 20 dzieci w grupie były. Więc to wynikało nie z tego, jakby nie z naszej niechęci. Myśmy właśnie się starali, chcieli, żeby rodzice zapisali do szkół, do pierwszej klasy, żeby odciążyć, żeby zrobić miejsce dla tych 3-latków. A to ustawa nas zmusiła, bo zupełnie jesienią nikt o tym nie myślał, że taka sytuacja nastąpi, bo to myśmy zostali zaskoczeni w grudniu. Ja myślę, że o jednej rzeczy trzeba też przypomnieć. Otóż wydaje się logiczną sprawą, że każdy samorząd będzie starał się zachęcać rodziców do posyłania dzieci do szkół, tych 6-letnich, jednak do rozpoczęcia nauki, choćby z tego względu, że subwencja na jedno dziecko jest tam 3-krotnie większa niż, właściwie 4-krotnie większa niż na dodatek, jaki dostajemy do dziecka w przedszkolu. A wówczas, działając na zasadzie takiego przesuwania się dzieci w rocznikach, zyskujemy miejsca na dzieci 3-letnie, tak? Bo automatycznie udrażniamy, mówiąc tak kolokwialnie brzydko, nasze przedszkola. Ja pamiętam tę akcję prowadzoną jeszcze miesiąc, półtora temu tutaj w naszych mediach, no ale nastawienie rodziców jest... Wiecie Państwo, jakie jest? W szkole numer 7 nie pamiętam, chyba tylko 2 osoby nie przyszły, do jednej szkoły nikt nie przyszedł. Było po kilkoro rodziców dosłownie. Ja to do jednej szkoły przyszło chyba 11. Nie chcę teraz kłamać, mam te dane u góry, ale to już 8 przyszło z tych, którzy już się zdecydowali, zapisali, bo chcieli zobaczyć, jak szkoła wygląda. Lepszą agitacją jest, jak szkoła idzie do przedszkola i tłumaczy rodzicom. A odnośnie tej trzeciego przedszkola, to co? Będziemy? Którego trzeciego przedszkola? Nowego trzeciego przedszkola. Ja myślę, że to ja bym na razie się z tym wstrzymał, ponieważ tak naprawdę w tym bilansie oczywiście jest to olbrzymi problem dla tych 60 rodziców, tak? Jednorocznie. Być może 6 dzieci w 3 latach. Być może i jeszcze też nie wiemy, czy tak na końcu rekrutacja się nie zakończyła. Może jeszcze w przedszkolach niepublicznych, może gdzieś te dzieci znajdą miejsce. Ja myślę, że tak będę rozmawiał z panami burmistrzami, że być może i będę musiał rozmawiać na ten temat, będziemy musieli rozmawiać z panią dyrektor zespołu szkół na Wilanowie. Jeżeli tam by się udało w tym roku postawić tą, wydzielić tą strefę ogniową i tak dalej, to być może tam. I jeszcze jedna sprawa, do którą panu przewodniczącemu chciałbym zwrócić uwagę. Zupełnie inaczej funkcjonuje dziecko 6-5-letnie w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, a przy tej infrastrukturze, którą mamy w szkołach podstawowych, no ja bym, już jestem dziadkiem, w życiu 3-letniej wnuczki bym nie oddał do oddziału przedszkolnego w szkole, tak, w tej sytuacji, jak on jest w tej chwili wyposażony. Jednak mimo wszystko wyposażenie budynku szkoły podstawowej, a przedszkola nieco się od siebie różni. Przepraszam, że tak powiem, ale nawet dziecko 3-letnie, różne rzeczy się zdarzają, tak? Może się zdarzyć w przedszkolu. W przedszkolu jest miejsce na przebranie dziecka, na umycie i tak dalej. Ale mówimy o 6-latkach. W szkole niekoniecznie. Ale ja mówię generalnie o rozwiązaniu tego problemu, ale 6-latki no to są w szkołach i będą. Tylko to jest wola rodziców, czy tam zapiszą, czy nie. Mamy liczby. Zapisano już do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w 3 20 dzieci, w 4 28, czyli ponad za dużo, będziemy musieli przesunąć 3 dzieci do innej szkoły, w 6 19, w 7 20 czworo. A faktycznie prawie 25 tylko, proszę Państwa, to też nie rozwiązuje problemu, bo to są też te dzieci, których rodzice zdeklarowali, że oni powtórzą tą zerówkę w większości.
a nie i w tej samej szkole na drzwiach będzie napis 0, a obok będzie jedynka, to tam już nie poślą, tylko poślą z powrotem na następny rok do tej samej sali z tą samą panią, gdzie jest napisane 0 na drzwiach. Bo to jest wola rodziców. Nie mogliśmy ich przymusić do tego, żeby zapisali do pierwszej klasy. Poza tym jeszcze w kwestii, tutaj będę powiedziała z panem przewodniczącym, postawienia nowego, zupełnie trzeciego miejskiego przedszkola od nowa, bądź też zaadaptowania na takie przedszkole jakiegoś budynku miejskiego. To jest bardzo duży koszt. Liczba urodzeń na milionach złotych, więc to tak naprawdę wydatek w budżecie miasta jest bardzo duży. Pytanie, czy stać miasto na to? Jeden z tej koło pasera, drugi z tej koło rogu. No ale przepraszam bardzo, panie przewodniczący, to trzeba mówić. Tam było przedszkole. Dobrze, było, ale przepisy są teraz inne. Ten budynek po przedszkolu wojskowym w obecnym stanie wewnętrznym, komunikacyjnym nie spełnia jakichkolwiek norm, bo to są i szerokości, i podesty, szerokości przeszkoda, wszystko, klatki schodowe, więc tak naprawdę ten budynek, który budowany 60 lat temu, w tej chwili się nie nadaje do funkcjonowania jako przedszkola. To proszę Państwa, do kino. Stare kino, no to okej, okay, jeszcze nie ma. Tak, to wtedy. Proszę Państwa, nikt nic nie mówi, że jest problem musimy, mamy powiedzmy tak, na ten rok spróbujemy może tak jak mówiłem, coś zrobić na bazie zespołu szkół numer 1, może dodatkowy jakiś oddział przedszkolny dla młodszych dzieci, bo ale wtedy szybko trzeba by było uchwały przygotowywać też, nie wiem, jak to jest od strony tej ustrojowej. Te zespoły szkolno-przedszkolne to też nie jest taka prosta sprawa. Ale gdyby się udało, to może jakiś tam oddział dla dzieci młodszych. W tym sensie mówię, żeby udało się tam coś z tym zrobić, ale nie wiem, czy się uda. A druga rzecz, to już sygnalizowałem panu burmistrzowi Waszkiewiczowi, że przed tym problemem staniemy w 2017 roku i mamy no, rok, żeby coś z tym, przepraszam za wyrażenie, coś, ale coś musimy z tym problemem spróbować zrobić. Też wiem, że jedna z osób fizycznych, tak to nazwę, była zainteresowana otwarciem kolejnego przedszkola niepublicznego. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało. W każdym razie trzeba twardo stąpać po ziemi, mierzyć siły na zamiary, analizować wszystko strategicznie w perspektywie najbliższych 5-6 lat, bo tak można już to, znając liczbę urodzeń. Zobaczymy jeszcze, jak ten program 500+ na wpłynie na urodzenia, i wtedy byłbym za tym, żeby faktycznie budować nowe przedszkole. Ale... Dobrze, oddaję głos. Ja tylko dokładnie głos. Ja tylko dokładnie głos. Pana burmistrza dopuszczę. To głos. Taka komisja, że się wzajemnie dopuszczamy. To głos. Tak. Otóż tak, 2010 rocznik mamy 300 urodzeń, 2011 280, 2012 258, 2013 243. I tam nie spisałem, bo to do tego roczniku nie dotrzyło, ale też tam będzie w granicy 240 urodzeń w mieście, czyli generalnie nam spada. No teraz się taki problem pojawił, bo generalnie w ubiegłym roku to tam spokojnie, było dużo wolnych miejsc ze względu na to, że 6 lat poszło do szkoły. 18400. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Ja potwierdzam tylko tą informację, którą pan Piotr już przedstawił i pojawił się u nas inwestor, który prowadzi w tej chwili uzgodnienia dokumentacji i chce zbudować jeszcze jedną przedszkolę w Giżycku. Być może nie zdąży, zresztą z pewnością nie zdąży na ten sezon, ale chciałbym zwrócić uwagę na trochę inny problem. W tym roku i teraz rozmawiamy o kumulacji dzieci w przedszkolu. W przyszłym roku będziemy rozmawiali o kumulacji tych samych dzieci w pierwszych klasach. I może warto się również zastanowić nad tym, w jaki sposób przechować, mówiąc w cudzysłowie, nauczycieli, których dzisiaj będziemy mieli tych dwie, nauczycieli nauczania początkowego, później nauczycieli klas starszych, żeby problem przechodzenia tej fali dzieci przez wszystkie szkoły po kolei, podstawowe, gimnazje, szkoły średnie, nie stał się problemem dotyczącym większej ilości osób, szkół, nauczycieli i całego społeczeństwa. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że ten problem czeka nas i będzie się przeciągał przez wszystkie szkoły i przez kilkanaście następnych lat. Więc my musimy nie tylko myśleć teraz o przedszkolach, musimy już myśleć o klasach w szkołach podstawowych, których w przyszłym roku będzie mało, tak? I musimy myśleć o tym, w jaki sposób dzieci zdobędą wykształcenie średnie. Też się wrócą się klasówki.
No i, te, i też jeszcze dobrze, panie przewodniczący. Chciałem to pytanie na koniec zadać takie dywagujące. Co mamy robić z strukturą, planować strategicznie, jak pani minister zapowiadał 7 czerwca, że ogłosi, jaka będzie nowa struktura. Przepraszam, 27 czerwca ma być w specjalnej strefie ekonomicznej w Wałbrzychu również zapowiedź, jaka będzie struktura kształcenia zawodowego. A potem ma być znowu w czerwcu akcja struktura kształcenia podstawowo-gimnazjalnego. I mówi się, proszę Państwa, co my mamy planować? Mówi się o systemie 4-4-4. Tak. 4 lata podstawówki, 4 lata gimnazjów, 4 lata, plotki takie są, i 4 lata szkoły, liceum ogólnokształcącego. Czyli proszę Państwa tak, proszę zwrócić uwagę, jeżeli ten system miałby wejść w życie, co się dzieje z 7? Olbrzymia szkoła, a wylatują, wychodzą 2 roczniki, tak? Zupełnie wypadają. I to 200 osób prawie. Też nie wiemy, co z tym dzieje się, jak to zrobić, bo być może będzie możliwość łączenia szkół dalej w zespoły. Też nie wiemy. Za mało, za dużo nie wiadomo. W międzyczasie zlikwidują powiaty i przejmiemy szkoły średnie, także będziemy... No właśnie. Albo gminę miejską, miejską połączymy. Moim zdaniem problem nie jest do śmiechu. I ta sytuacja będzie nas kilka razy jeszcze zaskakiwała. Więc moim zdaniem należy przygotować rezerwy finansowe. To jest jedyna rzecz, która na pewno przyda się. A pragnę zauważyć, że nawet w naszym regionalnym programie operacyjnym Warmia Mazur na lata 2014-2020 nie widziałem, być może pan burmistrz bardziej wnikliwie przygląda to, ale ja nie spotkałem się z możliwością aplikowania o dofinansowanie na ewentualne obiekty edukacyjne. Tylko tam nie chyba, chyba szkolnictwo zawodowe. Ale tak. Nawet nie na infrastrukturę, tylko na wyposażenie w sensie pomocy. Natomiast dla nas są tylko te miękkie. Tak, tak. Ja wyjaśnię, te programy przygotowywano w czasach, kiedy jeszcze nikt nie myślał o reformie szkolnictwa. No bo to było 2-3 lata temu na tym etapie. Dobrze, dziękuję bardzo. Ja mam tylko prośbę w imieniu naszej komisji, abyśmy, jeśli będzie taka możliwość, uzyskali ostateczną informację w czerwcu, kiedy już będą te sprawy zamknięte, dopięte. Także bardzo proszę, panie dyrektorze, już teraz przyjąć zaproszenie na naszą komisję czerwcową, żebyśmy przed wakacjami mieli tę informację. A jeszcze potem powtórzymy, myślę, na koniec sierpnia, bo już wtedy tak naprawdę koniec sierpnia to już wiadomo. Tym bardziej, że będziemy też w tym okresie planowania budżetu na 2017 rok i to też będzie się... Bo jest część też rodziców, którym no, przypomina się, że w sierpniu trzeba do tej zerówki, czyli do 1 sierpnia będzie. Tak. Ostatnia akumulacja. Dobrze. Dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Dziękuję. Proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego punktu naszego dzisiejszego spotkania. Informacja pani dyrektor Giżyckiego Centrum Kultury Marka Łukowski dotycząca pracy placówki w 2016 roku. Placówka objęta jesienią, czy powiem tak, z zeszłego roku we władanie. W trakcie remontu kina przy ulicy Konarskiego, czy remontu budynku, kino, w trakcie też adaptacji i rozwijania możliwości funkcjonowania naszej twierdzy, więc wiele jest spraw. Bardzo proszę do nas. Ja może rozpocznę od prezentacji samych zaplanowanych wydarzeń na rok 2016, co planujemy na przestrzeni roku. Więc jesteśmy w kwietniu i 22 i 24 kwietnia planujemy Święto Teatru i Tańca. Jest to prezentacja naszych grup trwających na zajęciach w Giżyckim Centrum Kultury. Jest wydarzenie warte uwagi. No i otwarcie sezonu. Otwarcie sezonu 1 maja. Tutaj szantowo, muzycznie, pokaz marżoletek i parada jednostek pływających. Przepraszam, co to są marżoletki? Żebym wiedział, o co chodzi. Nie wiem, przepraszam, nie wiem. Są piękne dziewczyny. Zapewne, ale pan przewodniczący, pan to miła, tak, tam jest, to tak, pani ten dyrektor. Tak, pokazał, to są marżoletki. Marada z pani. Tak. Aha, to wszyscy wiedzą oprócz mnie, dobrze. Proszę. Potem mamy 14 maja, no znowu Twierdzy Bojen. W maju planujemy także wernisaż prezentacji grupy plastycznej naszego Giżyckiego Centrum Kultury.
drugie premiery teatralne grupy pani Grażyny Rawskiej i 29 maja planujemy spektakl muzyczny o wybitej piosenkarce Annie German. To będzie spektakl biletowany, będzie się odbywał w klubie garnizonowym. 29 maja. 29 maja i niedziela. Ze względu na duże zainteresowanie samym spektaklem, jeszcze no, tak naprawdę kosztopantoflowo to się zaczęło rozchodzić, więc postanowiliśmy zrobić dwa spektakle jednego dnia. Bo w klubie garnizonowym ze względu na ograniczoną ilość miejsc, tam dokładnie, więc tak no 120 możemy tak pomieścić na samej widowni, dlatego postanowiliśmy zrobić dwa spektakle. Czerwiec. W tym roku festyn z okazji Dnia Dziecka planowaliśmy paradę szkół, jednak przez względów po prostu organizacyjnych przełożyliśmy ją na 2017. I Niegierzycka, Gibera, przegląd rokowy w piątek. W sobotę już bardziej rozbudowany plan, tutaj zabawy w twierdze Bojen, szachowo-rozrywkowo, więc będzie można sobie pójść zwiedzić twierdzę. Będzie można... Niegierzycka będą w jakich dniach? Trzeci, czwarty, piąty. Czerwiec. Czerwiec. Mhm. Pierwszy weekend czerwca. I tej twierdzy Bojen także będzie koncert muzyki poważnej przy współpracy z Państwową Szkołą Muzyczną Pierwszego Stopnia. Z Janiną Skupińską chcemy zorganizować pokaz. Znaczy, żeby zaprezentować się uczniowie szkoły muzycznej i wieczorem koncert laureatów Givery oraz Ewy Farny. Potem mamy festyn Kochaną Mazurę, to już jesteśmy tutaj, pomagamy technicznie, i kultury ukraińskiej, Noc Świętojańska. Na Noc Świętojańską planujemy zespół Megidsa, to już mamy już potwierdzone i pokaz ognia byśmy chcieli tutaj teatralnie, muzycznie. 24. I rozpoczynamy już lipiec, w lipcu kabaret w twierdzy Bojen, impreza zewnętrzna organizowana przez pana zewnętrzne. 3 lipca niedziela Jarosław Świętego Brunona i przy tej okazji chcemy... Też ma twierdzy? Jarosław Świętego Brunona na plaży miejskiej. Mhm. Na plaży miejskiej i przy tej okazji chcemy zorganizować plaż... Plaża w remoncie. Proszę? Plaża w remoncie. No już tutaj już ma być ukończone. Dowiemy się. Właśnie na jarmarku. Niegierzycka rzeczywiście miały odbywać się na plaży miejskiej ze względu na planowane remonty, będą odbywać się na terenie galonu. Tam gdzie, tak? Czyli tam gdzie będzie zbudowana scena. Tak. Przykład. Tak. Więc tutaj do 3 lipca miejmy nadzieję, że już będzie po remoncie, wszystko będzie dobrze i tutaj na plaży miejskiej Jarom Świętego Brunona i pierwsza edycja Święto Miast Partnerskich na styku kultur. Tak. Jakie miasta partnerskie? Wszystkie, z którymi mamy podpisane umowę, czy tylko? Chcemy zaprosić wszystkich, bo już napisaliśmy dwa projekty, tutaj pani Dominika Piotrowska z Urzędu Miejskiego pomogła mi napisać jeden przy współpracy, jeżeli chodzi o Litwę. Dubno też już mam napisany projekt wymiany młodzieży polsko-ukraińskiej i teraz nasze tutaj miejscowe tutaj QF, to zaproszenie zostało wystosowane, to jest burmistrza, będziemy wysyłać, jeżeli chodzi o program. I zależałoby mi na tym, żeby to była prezentacja samych miast partnerskich na scenie, czyli taneczno-śpiewająca plus prezentacja stoic, tak? Żeby każdy z nas, każdy na przykład z mieszkańców, mógł zapoznać się z danym miastem, tak? Żeby to były też uczestnictwa promocyjne. I dalej mamy gwiazdy na wakacjach, impreza masowa, duża impreza, to już Afromental, Tomasa Jerzy z Pabu, Frezendrus. Z połowa lipca. Proszę? Połowa lipca. No, mamy 9. 15 lipca Szantki, tak, czyli program szantowy dla dzieci, konkurs dla grających zespołów szantowych. I 16 lipca nowa formuła szanty z folkiem, też impreza masowa, więc tutaj to też na plaży miejskiej. Scena z wieżami w tle. Tak, staramy się, zobaczymy jak to wszystko nam się uda, bo też są plany na scenografii, ale to wszystko jeszcze w toku ustalaj, no, ze względu na remont. Ale nastawiam się na to, że będzie to na plaży miejskiej. Impreza zewnętrzna, festiwal hip-hopu pana Bogdana Żołądkiewicza. Tutaj w trakcie ustaleń jest także występ orkiestry Dentej 23 lipca na pasażu, ale to takie później jeszcze co w toku ustaleń. 24 lipca widowiskowy koncert muzyki dawnej w plenerze, tym razem opera La Serva Padrona przy współpracy z panem Sokołowskim. Też na pasażu? Planujemy to, proszę powiem tak, te same opcje tutaj, bo wcześniej to było Lato Skandal, które się odbywało na moście. Ze względu na to, na remonty, które są planowane i na obciążenie samego mostu i ruchu kołowego i wodnego, no, zdecydowaliśmy się na zmianę miejsca. Tak wstępnie rozmawialiśmy z panem Sokołowskim, być może o plaży miejskiej, tylko plaża miejska jest głośna.
Tutaj nie damy wyłączności, jeżeli chodzi o ciszę, więc jest, są miasteczko, które funkcjonuje, są firmy, które mają po prostu restauracje, więc nie możemy tutaj jakby no, ciszy nie uzyskamy. Tu jest jakby ten kłopot. A znowu barka, statek na kanale. Próbowaliśmy, więc to też pytaliśmy się i technicznie, jakby to wyglądało. No, oglądaliśmy barki. Teraz tak, barka techniczna to jest tak, że jest ograniczenie 12 osób. Może przebywać na nich. Barkę trzeba zakotwiczyć, barkę trzeba dużo wcześniej ją przyzumować, więc ona też jak niejako nam już blokuje też ruch, no dwa przyłącze prądowe, bo wszystko trzeba nagłośnić, trzeba postawić scenę. No czy samo to już odpadło nam w momencie, kiedy uzyskaliśmy informację, że jest to 12 osób maksymalnie na tej barce, to może być. Na zewku tutaj to jak mamy, to mamy 18 osób. Też planowaliśmy taras widokowy przy San Bruno, który jest tutaj na Zakolną. Miejsce super i fajnie by to wszystko wyglądało, aczkolwiek pojawia się problem nagłośnienia, ponieważ akustyk nagłaśniający musi siedzieć z przodu przed orkiestrą, więc dzieli nas kanał. Woda. Czyli trzeba byłoby de facto tutaj... Chodzi akustyka na to barkę trzeba było zakotwiczyć przy kanale, to nie miało. Wtedy po prostu akustyka, tak. Chaos pod akustykiem, tak? Ale kable przewody. Jeszcze było co potrzeba, trzeba byłoby tak naprawdę wykonać. Ze względu nawet jakby, no ten pomysł, dlaczego pasaż? Bo to też pamiętajmy, że to jest pokaz fajerwerków, tak? Więc tutaj pokaz sztucznych ogni nie w każdym miejscu możemy przeprowadzić, bo nie uzyskamy zezwolenia na strzelanie. Więc to jest też ważne. A miejsce pod byłym galeonie tutaj przykład jest w tej chwili takim dosyć bardzo. Bardzo dużym, tylko obok będzie, ale obok jest wesołe miasteczko w sezonie. To jest... Chciałbym odciąć prąd i już jest. To nieważne. To jest jedno z miejsce. Ale z drugiej strony patrząc też na to, jakie mamy możliwości ożywienia, czy ożywienia pasażu, to wydaje mi się, że to na te niektóre imprezy jest właściwe miejsce pasaż. No do tego mówię też i technicznie, bo można i garderoby przy współpracy z panem Głazem, można garderoby żeby zrobić u niego i też można postawić miejsce, więc mamy równą przestrzeń, bo to też był pomysł, żeby tam na róży wiatr, tam znowu jest teren nierówny. No. No, tam są jeszcze stare fundamenty i tam bardzo jest niebezpieczne. Więc dokładnie, więc to naprawdę tak prób, bo nie jest to jakby, no nie chcieliśmy uciekać od mostu rozwiązanego, jednakże po prostu no, wygląda na to, że nie mamy... Razem widokowym to jest pewne rozwiązanie, bo znaczy nie wiem jaką firmą nagłośnieniową będzie się posługiwać tutaj kultury, jeśli tą co zawsze, czyli tą firmą z Węgorzewa, to akustyk działa już wirtualnie, tak? Czyli działa z tableta, steruje całe nagłośnienie, więc dla niego nie jest przeszkodą do znalezienia się po drugiej stronie kanału, tak? Bo jakby cały mechanizm już odbywa się jakby tego radiowym. Próbę zrobić. To jest do sprawdzenia, to nie ma problemu, bo mówię, bo tak z jakby technicznych tutaj tych aparatów, które wykorzystaliśmy, no to wyglądało na to, że nie można, bo my jakby to w tamtym roku firma z Olsztyna. Tak, no właśnie, no, pan Adam, bo rozmawiamy o panu Kamilu, tak? No to... Co dalej nas czeka w wakacje? Dalej jesteśmy... Koniec lipca, no to już jest restart. I odcinek to też nam na plaży miejskiej. I potem już jest R-Show, gdzie my pomagamy technicznie. Tutaj już jesteśmy w sierpniu. Tak, już jesteśmy w sierpniu. 6 sierpnia. Koncert jest podziada w Piotrze Bowiem, to już tak to na kontrakcie ustalamy. Więc nie będziemy mówić co, bo to mało ci koncert niespodzianka. Koncert niespodzianka i teraz tak, 10 sierpnia koncert Chloe Messiah w Twierdzy Wojen, impreza zewnętrzna, biletowana. I 11-14 święto Twierdzy Wojen w tym roku, czterodniowe, także rozbudowuje się nasze święto, 4 dni. 20 sierpnia piknik rodziny, Gwiezdne Miasteczko, to przy współpracy właśnie z panią Kasią Karolską. I 28 sierpnia Festiwal Starowo-Pojewerkowy Eksplozja Kolorów. Tutaj jesteśmy w trakcie ustaleń z firmą zewnętrzną, więc więcej szczegółów na dzień dzisiejszy nie mogę podać. I 9-11 września Twierdza Festiwal Fantastyki, więc przedłużamy nasz sezon, żebyśmy nie kończyli już w sierpniu, a staramy się sezon przedłużyć do jesieni. I mamy młodzież szkolną, która już wróci z wakacji i pewnie będzie zainteresowana tym festiwalem fantastyki.
Dokładnie, więc 17-18 września to tutaj mamy wstępne, są rozmowy prowadzone na temat zorganizowania zlotu starych samochodów w Kwiatkowie. I w trakcie ustaleń już to daty listopadowe, Dni Kultury Japońskich. I to mamy, tak? No oczywiście po drodze są także wydarzenia patriotyczne. Tak, 1 września, rocznicowe, tak. No już w grudniu jesteśmy tak naprawdę, no już Mikołajki, jarmarkowo-nadzeniowy semester. No i jeszcze w trakcie trwania wakacji Kino Orli. Od kiedy zaczyna funkcjonować Kino Orli? Z tym, że Kino Orli będzie wybrane 2 dni w tygodniu i pierwsza emisja będzie w ten dzień, który będzie po 1 lipca. Prawdopodobnie środa, nie pamiętam, który to jest dokładnie. Podobnie jak w zeszłym roku, środa, czwartek? Albo w dniu środa. Rozmowy mamy kiedy? 14. 14. I podobna formuła jak w zeszłym roku, jeden dzień filmy polskie, drugi dzień zagraniczne? Nie. Czy tutaj coś nowego będziemy mieć? Tutaj zmieniamy podejście. Jeden dzień to będzie na pewno kino rodzinne, a drugi dzień... Smolnić. Nie pamiętam w tej chwili. Ale to będzie kino sensacyjne. 14 będziemy wszystkie szczegóły omawiać. Czyli kino rodzinne, a drugi dzień kino mocniejsze. Tak. Dobrze. Oprócz tego spodziewamy się również w czerwcu strefy Kielica, zorganizowane też przez organizatorów na w ramach Orange, euro. W ramach euro, które będzie się odbywało i planujemy telewizję mieć wydzieloną strefę. O, to ciekawe. Twierdza. Ładna w tej chwili. Pytanie. Oczyszczona, bo miałem okazję 1 kwietnia, 2 pobiegać sobie w tamtych rejonach i bardzo przyjemnie wokół murów twierdzy w tej chwili się biegnie, te wały są oczyszczone. Czy planowane jest dalsze oczyszczanie tego, nazwijmy sobie, przedpola twierdzy z tych samosiej, które w tej chwili stają się powoli gęstwiną? W tej chwili wyczerpaliśmy środki przewidziane na taką tej skali oczyszczanie przedpola twierdzy, więc prace związane z usuwaniem roślinności inwazyjnej tylko w ramach osób zatrudnionych w twierdzy boją. Czyli takie bieżące prace polegające na sprzątaniu, porządkowaniu i kuszeniu trawy. W przyszłym roku planujemy powtórzenie takiej akcji jak w tym roku, żeby dokończyć cały obwód twierdzy. Czy jest szansa, że część obiektu twierdza boją będzie dość dobrze widoczna z jeziora, żebyśmy troszeczkę właśnie tą twierdzę na jezioro otworzyli, jeśli chodzi o przyciąganie potencjalnych chętnych osób do jej zwiedzenia, a którzy przypływają do nas z szablonkami na przykład. Czyli ja przypomnę tylko, że usuwanie drzew stałych wiąże się z określonymi opłatami, więc my możemy usuwać tylko roślinność inwazyjną w okresach, w których wolno to robić, więc tylko do końca lutego. Wobec tego raczej myślimy o usunięciu murów i wycięciu tej roślinności, która porasta wały od strony muru twierdzy, do szczytu wału. Odsłaniamy tam taką półkę na wałach, na której stało ogrodzenie stalowe. W tej chwili można przejść, bo znaczy nie wolno wchodzić na wały, ale w głowie wałów są fundamenty, które udało się odsłonić, na których będzie można odbudować kratę. Mamy 72 elementy tej kraty, łączna długość przekracza 100 metrów i staramy się składać wniosek do konserwatora, czy przygotować plac konserwatorski, żeby ten płot odbudowywać. Jakby najbardziej zależy nam na przedłużeniu tego fragmentu, który już stoi nad bramą Giżycką, tak żeby odbudować jak największy fragment, pokazując jak to wyglądało w oryginale. Brama wyjściowa główna na twierdzę. Tak. Zwróciliśmy się również do niektórych instytucji z Rzymu, które mają kraty. Z niewiadomych przyczyn posiadają te kraty i poprosiliśmy o zwrot. Co oczywiście wiąże się z pewnymi konsekwencjami i tak dalej. Procedura na pewno nie będzie krótka. Nie chcę tego tematu na razie rozwijać, bo nie mamy póki co informacji zwrotnej. Oprócz tego przygotowujemy dokumentację na odbudowę po pierwsze bramy Giżyckiej, bramy Kętrzyńskiej i muru, który łączy obie bramy, tej części krótszej oczywiście bezpośrednio łączącej. Jak już
było słychać w mediach, uzyskaliśmy dofinansowanie ministra kultury na odbudowę części muru. Te pieniądze wystarczą na jakieś 120 metrów muru. Ale to chyba pierwszy raz taki zastrzyk z środków ministerstwa na... Mam nadzieję, że nie ostatni. Po pierwsze, bo w poprzednich latach nie było tego. Czyżbyśmy się nie starali, czy nie było takiej opcji, możliwości? Staraliśmy się nieskutecznie. Rozumiem. Natomiast, żeby przyszłe lata nie były nieskuteczne, musimy w tym roku przygotować jak najwięcej dokumentacji. I robimy dokumentację, o której wspomniałem, czyli dwie bramy i mur pomiędzy. Zresztą mamy już dokumentację na punktową odbudowę całego muru. Chodzi głównie o te osuwiska kamienne. Tutaj w zasadzie mamy już całość, czyli cały mur, przygotowaną dokumentację. Tam są jeszcze prace związane z uzgodnieniami. I jakby robimy dokładniejszą dokumentację na te fragmenty. Brama Kęcińska, tu przypomnę, jest do odbudowania fosa, przyczółek mostu zwodzonego i samost zwodzony. Tu, gdzie tutaj dawniej było zoo, tak, z tej strony. Tutaj jest najwięcej do zrobienia, dlatego że w wersji pierwotnej droga szła sporo niżej niż obecnie. Chcemy to wszystko odsłonić. Dzięki temu pojawił się wjazd pożarowy do twierdzy, który swoją wysokością spełniałby normy i możliwe odbywanie wewnątrz twierdzy imprez masowych. Czyli samochody zabezpieczające przeciw... Przy okazji, panie burmistrzu, biegnąc wokół tej twierdzy i potem wybiegając od strony bramy Kęcińskiej na szosę wodową, tam jest taki zakręt z takim małym ala mostku według Ciebie i jest barierka stara. Ona w tej chwili jest w bardzo złym stanie technicznym i grozi osunięciem się. Czy tutaj warto nie byłoby jakiegoś zabezpieczenia zrobić, no bo jednak służy temu, żeby tam ani samochód, ani człowiek nie spadł parę na pewno. Tak, tylko każda forma inwestycji w zabytki wymaga wielu uzgodnień. Takie zabezpieczenia tymczasowe robimy i na przykład w zeszłym roku poprawiliśmy nawierzchnię tego wjazdu, a w tym roku powiem tak, szukamy fragmentów tego ogrodzenia, bo oczywiście w większości brakuje. Część znalazła się w wydminach, część znajduje się w różnych posesjach prywatnych. Naprawdę pracy jest dużo i miejsc, które musimy zabezpieczyć, jest chyba niepoliczalna ilość, więc to również i próba zinwentaryzowania trzech mógł twierdzy, zinwentaryzowania samej twierdzy, to jest praca, która pochłania nas już prawie rok. Także to też przyjmuję i pojadę zobaczyć, o które konkretnie miejsce chodzi i zaraz to zabezpieczymy. Natomiast skupiamy się w tej chwili finansowo i projektowo na tych pracach, które są niezbędne do tego, aby przyszłe dofinansowania wykorzystać optymalnie. O bramach i murze już powiedziałem, oprócz tego przygotowujemy dokumentację budynku administracji i budynku warsztatu zbrojmistrza. Tą dokumentację mamy prawie skończoną. W tej chwili czekamy jeszcze na uzgodnienie dofinansowania dokumentacji renowacji piekarni. I to byłby taki plan, który pozwoliłby nam w przyszłym roku skutecznie i całościowo uzyskiwać dofinansowania. Przy czym muszę jakby nadmienić, zanim będziemy wchodzili w szczegóły tego wszystkiego, że finalizujemy rozmowę z konsorcjum. Konsorcjum, które nazwaliśmy konsorcjum warszawskim. Umowa tego konsorcjum jest u mnie, jest podpisana. Uzgadniamy w tej chwili z konsorcjum porozumienie o tym, na jakich warunkach i z jakimi zabezpieczeniami konsorcjum może wejść do twierdzy i realizować projekt. Tutaj trzeba sobie jasno powiedzieć, że na dzień dzisiejszy nie wszystkie nasze warunki konsorcjum wypełniło. I w trakcie najbliższego spotkania chcemy zweryfikować to, że konsorcjum spełnia wszystkie wymagania. Jeżeli je spełni, to w tym momencie wszystkie dokumentacje, wszystkie nasze przygotowania będziemy musieli przekazać, oczywiście nie bez opłaty, na rzecz konsorcjum i to ono pociągnie dalej pracę związaną z renowacją twierdzy. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia,
będziemy wykonywali to, co w tej chwili wykonujemy w dalszym ciągu. Jeszcze sprawdzam, co my tutaj mamy w twierdzy, ale chyba już powiedziałem wszystko. Tak, jest jeszcze jedno zamierzenie, do którego mamy dokumentację, to jest budowa tak zwanego łącznika z drogi Świętego Brunana do ulicy Maniuszki, ale wartość tego przedsięwzięcia, wartość finansowa wykonania tej drogi jest bardzo duża, bo trzeba by na całej długości wymieniać grunt bardzo głęboko i kawałek drogi za 6 milionów po prostu przekracza nasze możliwości finansowe. Tam kiedyś był ciek podziemny łączący jezioro Mała Popówka z jeziorem Jedroci. Ale oprócz tego projektujemy w tej chwili doświetlenie alei od ulicy Turystycznej do wejścia na stadion po to, aby cały ten teren stał się również atrakcyjny w porze wieczorowej, aby doświetlić trochę dojście do tego parku linowego i do stadionu od strony Bramy Giżyckiej. I jesteśmy na etapie uzgodnienia czy zlecania projektu budowy ścieżki rowerowej wokół twierdzy i w terenach leśnych, które są między twierdzą a drogą Świętego Brunana. To wszystko razem za kilka lat powinno spowodować, że twierdza i cała okolica będzie takim drugim, jak nie największym terenem rekreacyjnym w Giżycku. Z tym, że wymaga to wielu pieniędzy i długiej pracy. Tyle pokrótce, jeśli chodzi o remonty. Dobrze, dziękuję. Jeszcze mam pytanie dotyczące Giżyckiego Centrum Kultury, bo pani dyrektor przedstawiła kalendarz imprez, a proszę jeszcze powiedzieć, jak wygląda sprawa związana w tej chwili z kinem, remontem, przygotowaniem i jakie ma pani dyrektor zamierzenia, plany w momencie, kiedy kino już w tym roku zostanie uruchomione. Tylko mam dodatkowe pytanie, czy te zdjęcia na Facebooku, które się okazały, to jest stan aktualny? Czy... Ja na bieżąco staram się zgadzać, bo na razie... Proszę nie oglądać, panie przewodniczący. Nie przeraża remont. Nie będę się przeraża. Ja spróbuję opowiedzieć o remoncie dyrektor, bo... Proszę, panie burmistrzu. Dlatego, że cały remont jest pod czujnym okiem czterech inspektorów nadzoru branżowych. Plus autorskim nadzorem panów, którzy są autorami projektu kinotechniki. Sama skala nadzoru powinna pokazać to, w jaki sposób, jak dużo wagi przykładamy do tego remontu. I powiem tylko pokrótce, że w trakcie prac wyszło dosyć dużo zadań dodatkowych, to znaczy podbicie fundamentów, na przykład trzeba było zrobić trochę grubsze, trzeba było wymienić technologię nowego pokrycia podłogi w sali kinowej i to zrodziło cały szereg prac, na przykład związanych z przeprojektowaniem i ze zmianą terminarza wykonania całych robót i wykonania samych tych robót. Ja mam na przykład przed sobą notatkę z wczorajszej, przepraszam, z 5 kwietnia narady technicznej na placu budowy. Takie narady czy takie wizje odbywają się każdego tygodnia i każde takie sprawozdanie trafia do mnie na biurko. Jest omawiane przez pana Kozelskiego, mnie i panią dyrektor, po to, żebyśmy dokładnie wiedzieli, na jakim etapie jest remont. I na przykład mogę powiedzieć, że na dzień dzisiejszy w piwnicy, czyli w tym poziomie minus 1 w budynku GCK mamy zakończone prace tynkackie. Na poziomie 0 mamy zbudowane wszystkie ściany działowe i przygotowane wszystkie ściany do pokryć tynkackich. A na poziomie plus 1 zalana jest prawie połowa stropu, czyli podłogi w sali kinowej. I tutaj chciałbym sprostować pana przewodniczącego komisji. Nie budujemy kina, tylko budujemy budynek Domu Kultury, szalą wielofunkcyjną, która ma zawiera oczywiście opcję wykorzystania do projekcji filmów 3D. Jak również będą tam miejsca na pracownie artystyczne. Tak, ale sala wielofunkcyjna zawiera również całą technikę oświetleniową, nagłośnieniową. Po to, aby odbywały się tam spektakle czy seanse teatralne, wszelkiego rodzaju występy i uroczystości, jak również w tej chwili rozstrzygnęliśmy przetarg na wykonanie instalacji teleinformatycznej, światłowodowej i dodatkowej elektrycznej po to, aby wszystkie sale
Domu Kultury miał instalację pozwalającą przypinać komputery do sieci, przy czym planujemy, że szkielet tej sieci będzie umożliwiał transmisję na 10 gigabitów, co jest dosyć dużo i w zasadzie dzisiaj więcej się nie da. Robimy również cyfrowe i światłowodowe łącza do przekazywania dźwięku, co na przykład pozwoli uniknąć efektów, jakie mieliśmy w sali obrad Rady Miejskiej, gdzie było słychać jakieś dziwne trzaski i szumy, czy też burczenia pochodzące od instalacji zasilających. Przekaz optyczny dźwięku jest odporny na zakłócenia. Co można powiedzieć więcej? Mogę powiedzieć o zagrożeniach. W tej chwili szacujemy, że opóźnienie w pracach wynosi ponad 30 dni. Rozmawiamy mocno z wykonawcami, aby przyspieszyli te prace, ale jest kilka powodów zaistnienia takiego stanu. Między innymi ten związany z koniecznością zastosowania innego pokrycia podłogi, nie drewnianego, tylko żelbetowego i przygotowania całego wieńca, na którym ta podłoga leży. Także te opóźnienia częściowo są zawinione, częściowo niezawinione przez wykonawców, ale ja myślę, że to jest stały element na każdej budowie i liczyliśmy się z tym od początku. Na dzień dzisiejszy liczymy, że gdzieś we wrześniu sala kinowa będzie zdolna do pracy. Ale no, mogę powiedzieć o jeszcze jednym problemie. Szyb windy miało nie być problemu. Okazało się, że po próbie zakończenia tego szybu lodowu zaczęła nam wypływać woda gruntowa, więc musieliśmy całe podszybie wymienić. Mamy 70 cm do poziomu kanału, więc to jest normalne. Tylko że pod windą musi być tam 40 wolnej przestrzeni na urządzenia i akurat one wypadały w wodzie. Więc trzeba było zmienić całą technikę, całą technologię szybu windowego, żeby podszybie nie było głębsze niż 40 cm. I to również rodzi pewne opóźnienia. Poza tym no, pojawiają się różne potrzeby związane z tym, że projekt był wykonany tak, aby zredukować wszystkie możliwe koszty. Czasami odbywało się to kosztem jakości wykonania i musimy na bieżąco reagować, chociażby drzwi przeciwpożarowe w wersji zakrytej nie byłyby korzystne, dlatego że na przykład wchodzący do GCK nie widzieliby, gdzie jest kasa. Musieliśmy wymieniać te drzwi na przeszklone. I tak dalej. Takich drobnych problemów jest cała masa i staramy się wszystkie na bieżąco korygować. Z Urzędu Miejskiego na nadzór remontu GCK jest oddelegowana jedna osoba na stałe. Oprócz tego dwa razy w tygodniu przyjeżdżają inspektorzy nadzoru branżowi. Jeden jest od branży budowlanej, drugi od instalacji wentylacyjnej, trzeci od instalacji elektrycznej. I oni wszyscy zbierają się na radach raz w tygodniu. Ja dostaję z tych narad sprawozdania. Oprócz tego ksero każdego wpisu do książki budowy dostaję mailem. Wszystko na temat tej budowy staramy się wiedzieć i reagować na tyle szybko, żeby nie doszło do większych nieszczęść. Dobrze, dziękuję. Pytania? Koleżanki i koledzy, bardzo proszę. Na sesji pan burmistrz mówił o opóźnieniu 14 dni, ja mam opóźnienie 30-dniowe. Chodzi mi teraz o... obciążenie wykonawcy za opóźnienie. Czy to będzie miało jakieś przełożenie? 14 dni uznajemy, że wykonawca spóźnił się w taki sposób, że będziemy chcieli naliczyć za to opóźnienie kary umowne, a te drugie 14 dni to wynika właśnie z przeprojektowania podłogi w sali kinowej i z zmiany w windzie. Także trudno będzie uznać te 14 dni za zawinione. Więc wtedy było pytanie, o ile się wykonawca opóźniał się o 14 dni, natomiast budowa opóźnia się o miesiąc. Czy teraz, ponieważ dość odważnie weszliśmy w Dni Giżycka, jeśli chodzi o muzykę, bo mamy mieszankę dla każdego coś dobrego, czyli mamy muzykę poważną, później mamy giberę, która jest muzyką bardziej rockową i karmę, która jest muzyką popową, to pytanie moje jest takie, czy byśmy poszli jeszcze równie odważnie i prowadzili jakiś element disco-polowy, ponieważ ta muzyka bardzo się cieszy teraz coraz większym zainteresowaniem. I czy byśmy
swoje oparcie nie wrócili. Ja może nawet nie stali się, tak powiem, drugą stolicą nawet Disco Polowej i zrobili festiwal Disco Polowej. Bo uważam, że jest to bardzo teraz chodliwe towar, widać co się dzieje na każdym koncercie muzyki Disco Polowej. Pan radny nie pozwoli na żadną niespodziankę. No właśnie. Pierwszy festiwal Disco Polo będzie w Dni Giżycka, a drugi w czasie Święta Świętego. Nie wiem, czy w Dni Giżycka. Przepraszam, 6 sierpnia. 6 sierpnia. Czyli będziemy mieć 6 sierpnia, to jest sobota? Tak. To jest pierwszy dzień Elszo. Tak. Tak. Czyli wszyscy ci, którzy przyjadą na Elszo, niech zostaną dalej w Giżycku, bo wieczorem mogą pójść na festiwal Disco. Tak. Bardzo dobrze. Święto Twierdzy Wojen trwa 4 dni, więc te dni trzeba wypełniać czymś, ponieważ inscenizacje i te wszystkie, powiedzmy, historyczno-militarne wydarzenia będą już odbywały raczej w dzień, to wieczorem warto na przykład mieć możliwość wylecia na festiwalu. Cokolwiek, proszę Państwa, byśmy myśleli o tym gatunku muzyki, trzeba szanować każdego odbiorcę, ponieważ nie jest mało osób, które zaciekawieniem, zainteresowaniem tej muzyki słuchają. Jedni się do tego przyznają otwarcie, drudzy nie, ale potem się okazuje, że też coś tam sobie podśpiewają. Dla każdego odbiorcy. Musimy do każdego odbiorcy dochodzić. Z tego, bardzo fajne dni w sierpniu. Ale z tego wynika, że program giżycki imprez jest bardzo bogaty. Praktycznie 2-3 weekendy mamy imprezami, z ofertami koncertów i czy kulturalnych jakichś przedstawień. Natomiast co po? Jak diecezja planuje tutaj, z jaką ofertą planuje po zakończeniu sezonu? To będzie kino 3D. No, dobrze. Co planuję dla tych, którzy nie będą chcieli codziennie czy co drugi chodzić do kina, a są też z różnymi potrzebami. Mieszkańcy starsi i młodsi. Dlatego zależy nam, bo to tak wstępnie nazywam. No, na razie jest tak ciężko, bo mamy remont, tak? Więc generalnie nasze plany zamysły tutaj z Twoją Grzyną i z zespołem Miejskiego Centrum Kultury, tak? Z pracownikami. Na pewno byśmy chcieli zrobić spotkanie z poezją. Takie raz na miesiąc, może być takie właśnie spotkanie, że Karol nas je przyjść, bo i były takie sygnały, tak? Śpiewaną poezję również? Można, nie to połączyć, czemu nie? To są pomysły naprawdę. Dokładnie, to już się odbywa. To się będzie nazywać samochód literacki. Dokładnie, więc nazwa tutaj to wszystko jakby jeszcze procentuje. Ofertę dla dzieci na pewno też chciałabym, żeby była bogatsza. Tak, bo w tej chwili brakuje mi troszkę takich, brakuje mi zajęć fotograficznych, brakuje mi więcej zajęć muzycznych, gdzie są instruktorzy, tak? Bo mam w tej chwili... Czy na to będą pomieszczenia wyremontowanej siedzibie przy ulicy Konowskiej? GCK będzie bardziej pojemne niż było. W tej chwili dokonano odkrycia jednak innego pomieszczenia. No tam piwnicy jest wręcz. Uda się zaadoptować na zajęcia. Czyli mamy szansę na to, że oferta ewentualnych warsztatów, powiedzmy sobie, takich pracowni zwiększy się. Znaczy same pracownie, to ilość miejsc przybędzie nam w piwnicy, przybędzie nowe pomieszczenie. Ale oferta dla mieszkańców, tak, że będą mieć coś więcej niż do tej pory. To będziemy się starać. No zależy na tym, żeby ta oferta była bogatsza, żeby więcej osób znalazło u nas po prostu możliwość rozwijania swojej pasji. Mhm. No, mówię, strych jest fajnym rozwiązaniem, też można byłoby tam na zajęcia plastyczne, aczkolwiek to nie było on tutaj w remoncie planowany. No. Dodatkowa adaptacja. Tak więc no jakby pomysły są. Ale uważam, że jak remont już się skończy, będzie kino, nie tylko filmy, ale także możliwość teatralnych, tak, wyświetleń, więc tutaj to też jest. Potem jeszcze spotkania, czy w saloniku, czy tutaj z fotografem, to fotografem nie tylko zajmują się dzieci, ale samo i dorośli, więc należy łączyć te pasje. Duża grupa. Tak, oni są teraz poza GCK-iem, ale wrócą do nas. Zresztą tak. To powiem tak, to każdy ma aparat, każdy może sobie zrobić zdjęcie, no to nie oszukujmy się, tylko że to też nie na tym rzecz polega, no bo aparat taki profesjonalny, no to też nie każdy będzie potrafił zrobić dobre zdjęcie. Mam kolejne pytanie. Jakimi kanałami informacyjnymi zamierzacie Państwo
docierać do bardzo, bardzo szerokiego grona odbiorców, nie tylko mieszkańców Giżycka, z tą informacją ofertą kulturalną na najbliższe miesiące. Już jesteście do tego przygotowani? To może o organoleptycznie. Organoleptycznie to znaczy, że pani Magda przygotowuje ulotki, które będą rozłożone w mieście, jak również w punkcie informacji turystycznej u pana Roberta Kępy będą plakaty i cały program. No i tradycyjny baner na Placu Grunwaldzkim. A internet to Facebook, strona GCK-u. No powiem tak, mi zależy, żeby szybciej ta informacja się rozchodziła, tak? Więc no, staramy się, bo kalendarz został tak naprawdę opracowany już grudzień, styczeń, gdzie już mieliśmy, już umowy były podpisywane i już zarys całego sezonu 2016 był naszkicowany. No, więc Facebook tak naprawdę na dzień dzisiejszy jest bardzo dobrym nosikiem informacji, bo widać to po ilości czy osłon, czy polubień. Tak? Szczególnie młodzieży. Oczywiście, że tak, ale to nie tylko młodzież ogląda, tak, no, teraz jeżeli trzeba też dotrzeć do starszych. Mówisz, że zamieszczamy radio, tak, no tutaj nośnikiem bardzo dobrej informacji, no bo ludzie przychodzą i mówią, że jest. No właśnie, dzisiaj może mieć jako współpracę z radiami komercyjnymi, nie tylko naszą, tylko lokalną z Włośnią, ale typu właśnie Radio czyli Radio Z. Na ogólnopolskiej antenie było reklamowane nasze miasto. No to też jest odpłatnie, to już nie jest... Tak, ale szampy na pewno będą. Ale szampy na pewno będą. W ramach Kina Oresz, Zakopane, co powiem, ja zaraz opowiem, tak. No to się naprawdę. A czy też... Pracuje, bo pan burmistrz ma coś z rękawie, tak? Bo się z burgami kupię już. Dobrze, prosimy panie burmistrzu, wysuwak z rękawa. Letnie to cała, jak już mówiłem rok temu, to w zasadzie jest akcja promująca Giżycko w Polsce i w ramach tego kina, jak zwykle wykonawcy całej umowy planują reklamę Giżycka w wielu takich nośnikach elektronicznych na terenie dużych miast. W zeszłym roku poznaliśmy jakby skąd przyjeżdżają do nas turyści. Wiemy, że większość pochodzi z województwa mazowieckiego i z województwa jak się nazywa, to gdzie jest Bydgoszcz? Kujawsko-Pomorskiego, przepraszam. Więc staramy się zaadresować tą akcję promocyjną przede wszystkim w miastach, gdzie podobne kino się odbywa, czyli w Sopocie i w Zakopanem. Wspólne logo, wspólna akcja promocyjna powoduje, że ci, którzy są w Sopocie, dowiadują się o Giżycku i ci, którzy są w Giżycku, dowiadują się na przykład o Sopocie. Ale wszyscy klienci Empiku, wszyscy klienci Metra w Warszawie, wszyscy klienci Multikina przed każdym seansem, czy we wszystkich publikatorach elektronicznych mają te reklamy promujące Giżycko jako miasto, w którym jest odbywane kino letnie. No są takie dosyć liczne odzewy, że ludzie to widzą i że jest to jakoś, że to jakoś do nich dociera. Oprócz tego dostaliśmy, co burmistrz pokazywał na sesji grudniowej, pokazywał taką prezentację, gdzie było widać w wielu publikatorach na temat tego kina pisze się i jakby Giżycko wchodzi do takiej pierwszej ligi miast turystycznych, jeśli chodzi o kampanie reklamowe, to jest moim zdaniem bezcenne. Promujemy nasze miasto, nie nasz region, czy nasz region w drugiej kolejności i w ten sposób mamy szansę na odwrócenie niekorzystnego dla nas trendu promującego Mikołaja Pilnego. Więc tutaj to jest jedna rzecz. A promocja samego kina, czy chciałem jeszcze w ogóle powiedzieć o kinie stacjonarnym, które będzie uruchomione według nas w drugiej połowie września. Plan jest taki, żeby były dwa dni z seansem w ciągu tygodnia, plus tak zwany poranek sobotnio-niedzielny, gdzie ma być 5 projekcji porannych w ciągu dnia i jedna wieczorna. Czyli mniej więcej będzie 9 do 10 seansów tygodniowo. To będą wszystko projekcje płatne, co może spowodować pewne przychody w GCK i zmniejszenie ich prośby, zmniejszenie ilości grup o dotacji. To z naszego punktu widzenia jest interesujące. Natomiast repertuar staramy się nawiązać kontakt z
krajowymi operatorami kin i w ten sposób zapewnić sobie możliwość wyświetlania filmów premierowych, ten sposób, są premiery w Polsce. W zasadzie mamy to już uzgodnione. Oprócz tego operatorzy proponują nam 4 spotkania z gwiazdami w trakcie roku, a taką wisienką na torcie mają być retransmisje spektakli teatralnych z 2 teatrów w Warszawie, ale tego jeszcze nie mamy do końca uzgodnionego, także mówię to na zasadzie, że być może nam się to uda. W ten sposób sala kinowa stałaby się miejscem całej gamy wydarzeń kulturalnych, bo do tego musimy dodać nasze imprezy i myślę, że sala będzie dosyć dobrze obłożona, jeśli chodzi o ilość, o frekwencję i o ilość wydarzeń. Znaczy te wydarzenia będą płatne dwie torony, czy to będzie grać? Część zapewne. Z pewnością granty filmowe na takiej zasadzie jak kiedyś w kinie. Po prostu kupuje się bilet i ogląda się film. No tak to jest na całym świecie, tak będzie i u nas. Rozumiem. Ja jeszcze tam coś. A propos ulotek kładzonych w różnych częściach miasta. Ja mam taką swoją, że tak powiem, wizję promowania czegokolwiek w mieście, czy opublikowania biletynu informacyjnego Urzędu Miejskiego, czy też imprez, które się odbywają w Igrzysku, żeby to trafiało do skrzynek pocztowych. Jest to na tyle, moim zdaniem, tani koszt przeniesienia nośnika reklamy. A teraz rozniesienia na cały powiat, Giżycki, to jest około tam 1600 zł. I ja ze swojego już myślę 5-letniego doświadczenia reklamowania się w Giżycku w różny sposób, pewnej firmy, na której pracuję, mogę śmiało stwierdzić, że największy skutek odzwierciedlenia reklamy, czyli później sprzedaży danego towaru, jest poprzez właśnie skrzynki pocztowe. Nic innego, że tak powiem, w tym mieście nie skutkuje. Znaczy, ja uważam, że same ulotki są dobre pomysły, to co pan mówi, że do skrzynek pocztowych, tylko że to tak trzeba brać też poprawkę, bo myślę, że to jest 50 na 50, bo kiedy wyciągamy cały plik z naszej skrzynki pocztowej, to jest tak, że na koniec nie to rachunki, więc to zestawiamy. Sama ulotka jest, tak jak mówiłam, dobrym pomysłem, tylko ją trzeba dać do ręki. I to akcja promocyjna, moim zdaniem, większy skutek przyniesie, kiedy będą chodzić, czy młode dziewczyny, na przykład, jeżeli mamy sezon, tak, i bezpośrednio wręczyć każdemu, to wtedy to mażoletka. Teraz jeżeli byśmy tą ulotkę schowali w kopertę, to na pewno trafi ona na stół ze wszystkimi listami. A danie ulotek dla osób, które to rozdają, powoduje to, że znowu skurczamy ilość osób, do której trafi ta reklama, bo nie jest w stanie trafić do wszystkich gospodarstw domowych, których mamy tam około kilku tysięcy w całym powiecie. To załóżmy pakując to właśnie w kotelkę, to myślę, żeby to spowodowało, żeby to trafiło. Ale to jest taka luźna sugestia. Drugą jeszcze sprawę, którą mam, to sama strona internetowa Giżyckiego Centrum Kultury. Z racji tego, że uruchomi się nam więcej jakby rzeczy, które będą się dać w tym Giżyckim Centrum Kultury, prośba, żeby spróbować popracować na tym, żeby ją troszeczkę zmodernizować, bo jest bardzo trudna w obsłudze. I bardzo często nie ma informacji, które powinny przynajmniej tam być, jednak ale się imprezami, tak? Któregoś razu mieliśmy taki przypadek, że szukaliśmy informacji na temat imprezy, która się odbywała w Centrum Kultury jeszcze wtedy działającym i niestety nie znaleźliśmy tam informacji, albo po prostu nie potrafiliśmy nie znaleźć poprzez konstrukcję tej strony internetowej, tak? Jest dość taka. Kiedyś było, ale to właśnie chodzi. Już teraz nie przypomnę. To coś świetne. Dlaczego pokazał sam układ strony?
strony wydaje mi się, że on jest skomplikowany, bo tak naprawdę mamy na pierwszej przedsiębiorczej pracy mamy wydarzenia, czyli są opisane wszystkie te, które są aktualne, potem są galerie, zapytania portowe, wszystko w zakładkach, więc dosyć czytelnie. Nie, nie, nie. Więc jest dosyć trudno, bo nie wiem, w czym polega trudność. Być może nie było nie wcześniej. Ja myślę, że ta sugestia będzie wzięta pod uwagę, a bezpośredni kontakt kolegi radnego z panią dyrektor być może tą sytuację wyjaśni. Bardzo proszę, pan przewodniczący jeszcze na pytanie. Tak? Nie. Czy mamy jeszcze zapytania do pani dyrektor, do pana burmistrza w zakresie kultury, koleżanki, koledzy radni? No, dziękuję bardzo i życzymy powodzenia, oby plan wypełnił się na 120%. Dobrze. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu naszego przedostatniego. Informacja burmistrza na temat realizacji sprawy działki przy ulicy Kajki 5, działki numer 236. Dostaliśmy takie pismo i o nim była też mowa właśnie na naszym lutowym spotkaniu komisji. Mieszkańcy zwracają się z prośbą o, przypomnę, powiększenie swojej nieruchomości o przyległą działkę. Bardzo proszę, daj głos. Ja burmistrz pana Jacka Martowskiego. Pan naczelnik wytrzymał z nami telefon. Bardzo proszę, panie naczelnik. Czy trzymaliście Państwo do wiadomości, oczywiście odpowiedź, która w tej sprawie została gospodarcą udzielona. To znaczy brak jest tutaj możliwości sprzedaży tej nieruchomości, gdyby prawdopodobnie... Przepraszam panie naczelniku, nie dostaliśmy takiej informacji tutaj jako rada. Do wiadomości było to zaadresowane. Dobrze, w takim razie... Jeżeli... Nie, dlatego to dzisiejszy ten temat, bo ja nie przyjąłem sobie, żebyśmy to mieli przed sobą, stąd ten dobrze. Temat. Dobrze, to bardzo proszę. To już powiem pokrótce. Ta nieruchomość, która jest tutaj przedmiotem wniosku wnioskodawców, posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej ulicy Struga, ponieważ jest to kompleks trzech nieruchomości, trzech działek miejskich, które się znajdują w bezpośrednim sąsiedztwie tej ulicy. Brak jest podstaw prawnych do tego, żeby nieruchomość mogła być sprzedana w trybie bezprzetargowym. Tryb bezprzetargowy możliwy jest tylko w takiej sytuacji, kiedy nieruchomość nie posiada dostępu do drogi publicznej, a jej parametry uniemożliwiają jej zagospodarowanie. Natomiast są to wszystko trzy działki o parametrach, w których każde z nich nie mogłoby być zagospodarowane jako samodzielna nieruchomość, nawet przy zastrzeżeniu, że wydzielony byłby dostęp do drogi publicznej poprzez te nieruchomości. Średnia szerokość tych nieruchomości to 22 do 26 metrów, także mogą one być spokojnie zagospodarowane. I w zasadzie są to działki o powierzchni zbliżonej do powierzchni działki wnioskodawców, na rzecz których poprawa warunków zagospodarowania mogłoby nastąpić. Tak więc tak, tam wchodził w grę jeszcze jeden element. Rada Miejska, jak Państwo pamiętacie, podjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Sprawa ta uchwała została uchylona i teraz plan nie jest opracowywany na ten teren, ale to i tak nie zmienia faktu, że te nieruchomości mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości. A więc wnioskodawcy mogliby je oczywiście nabyć w przypadku wystawienia, natomiast w trybie przetargowym, a nie w trybie bezprzetargowym. Rozumiem, czyli wynika z tego, że mieszkańcy przy ulicy Kajki 5 pozostają w tej chwili dalej na poziomie umowy dzierżawy tej nieruchomości. Tak. Zgodnie z dotychczasowym stanem mogą ją w ten sam sposób zagospodarować, tak? Czyli nie ma tu możliwości prawnej, ani też... Tylko prawnej, żadna poprawa za sprzedaży, bez przetargu. Dobrze, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, i sprawy różne, jeśli chodzi o naszą komisję. Otrzymaliśmy pismo jako radni do wiadomości radnych datowane 29 marca w sprawie ulicy chodnika przy ulicy Sikorskiego, który kwestia była wielokrotnie podnoszona na sesji. Zapewne zapoznaliście się z tym pismem. Skierowane jest do właściciela nieruchomości. Bardzo z tego się cieszę, bo tym bardziej powinniśmy pamiętać o tym, że obowiązki niektórych mieszkańców powinny być względem posiadania nieruchomości wypełnione. Ja mogę tylko uzupełnić, że adresat tego pisma pojawił się u mnie kilka dni temu.
oświadczył, że prace projektowe ma już dosyć mocno zaawansowane, mm-hmm. że w najbliższym czasie remontuje ten odcinek. No, bardzo miła i budująca wiadomość. Bardzo się cieszymy. W takim razie dziękuję bardzo. Sprawy różne. Jeśli chodzi o członków komisji, bardzo proszę. Czy macie, koleżanki, koledzy, do poruszenia jakieś kwestie, korzystając z obecności pana burmistrza, pana naczelnika? Czy może jeszcze jakieś informacje pan burmistrz ma do nas do przekazania? Ja chciałbym się tylko pochwalić, w zasadzie nie chciałem pochwalić uczniów naszych gimnazjów. Iskierka? Mianowicie... Wrocław? Mianowicie... Odpowiadaj. Dzieci z naszych szkół są bardzo uzdolnione i mam tutaj kilka dowodów na to, w postaci wykazów dzieci, które biorą udział w olimpiadach matematycznych. Czytanie tego będzie dosyć długie, dlatego że tak dużo dzieci osiągnęło bardzo wiele sukcesów. A wiem to, ponieważ organizujemy wspólnie z trzema paniami z gimnazjum, z paniami, które uczą tam matematyki. Dosyć ciekawy, moim zdaniem, konkurs pod nazwą Giżyckie Potyczki Matematyczne. I to skierowało jakby nasze oczy bardzo mocno na temat nauczania matematyki i fizyki w gimnazjach. I muszę to przeczytać. Proszę. Jeśli pan burmistrz pozwoli, to potem kopię do protokołu. Gimnazjum numer 1. To jest najdłuższa lista, więc od niej zacznę. Do etapu wojewódzkiego konkursu matematycznego organizowanego przez warmińsko-mazurskiego kuratora oświaty zakwalifikowało się 3 uczniów. Tytuł laureata uzyskało 3 gimnazjalistów Giżycka, w tym 2 uczniów naszej szkoły. Marcin Buko, klasa 3A, przepraszam, i Kasper Żurek, klasa 2A. Tytuł finalisty uzyskał też uczeń klasy 1 Jakub Kuzio. I do tych 3 nazwisk radzę się przyzwyczaić, bo się powtarzają. W zawodach 2 stopnia 11 Uniwersytetu Matematycznej Ogólnopolskiej uczestniczyli Marcin Buko, klasa 3A, Kasper Żurek, klasa 2A. Jedyni giżyccy gimnazjaliści, którzy doszli do etapu ogólnopolskiego. Ogólnopolski konkurs matematyczny Multitest 2015. Laureaci: Jakub Puzio, 5 miejsce w Polsce, Kacper Żurek, 6 miejsce w Polsce, Marcin Buko, klasa 3A, 8 miejsce w Polsce, wyróżniony Julian Parecha, 15 miejsce w Polsce. Następna olimpiada, ogólnopolska olimpiada przedmiotowa z matematyki Olimpus, sesja jesienna. Laureaci: Jakub Puzio, klasa 1A, 4 miejsce, Martyna Buko, 1A, 7 miejsce w Polsce, Katarzyna Koniecko, klasa 1B, 10 miejsce w Polsce, Konstanty Białasz, klasa 1B, 14 miejsce w Polsce, klasy 2, Kasper Żurek, 2 miejsce w Polsce, klasy 3, Marcin Buko, 10 miejsce w Polsce. Ogólnopolski konkurs przedmiotowy z matematyki Pingwin 2015. Laureaci: Jakub Puzio, 3 miejsce w Polsce, Kacper Żurek, 5 miejsce w Polsce, Patryk Siudzik, 6 miejsce w Polsce. Ogólnopolski konkurs matematyczny Alfik Matematyczny 2015. Laureaci: Jakub Puzio, 1 miejsce w województwie, Filip Schmidt, 4 miejsce w województwie. Grzegorz. Kasper Żurek, 1 miejsce w województwie warmińsko-mazurskim, Patryk Siudzik, 2 miejsce w województwie, Aleksandra Szpakowska, 4 miejsce w województwie. Z klas trzecich Marcin Buko, 3 miejsce, Anna Kusznerek, 8 miejsce w Polsce. Ogólnopolska olimpiada z matematyki Pionier 2015. Klasy pierwsze: Jakub Puzio, 1 miejsce w Polsce, Kasper Żurek, 1 miejsce w Polsce, Marcin Buko, 1 miejsce w Polsce. Wyróżnieni: Konstanty Białasz, 15 miejsce w Polsce, Jędrzej Cituk, 13 miejsce w Polsce, Patryk Siudzik, 14 miejsce w Polsce, Miłosz Białasz, 7 miejsce w Polsce, Anna Kusznerczuk, przepraszam, 9 miejsce w Polsce. Następna olimpiada, ogólnopolski internetowy konkurs Max Matematyczny.
No i jeszcze raz. Jakub Puzioł, pierwsze miejsce w województwie, szóste w Polsce. Kacper Żurek, pierwsze miejsce w województwie. Dwa pierwsze miejsca, bo tam są kategorie wiekowe. Trzecie miejsce w Polsce, Marcin Buko, drugie miejsce w województwie, Filip Schmidt, piąte miejsce w województwie, Aleksandra Warda, szóste miejsce w województwie, Martyna Buko, siódme miejsce w województwie, Konstanty Białasz, ósme miejsce w województwie, Kacper Bochan, ósme miejsce w województwie warmińsko-mazurskim. Dobrze, tu są już dzieci z tego konkursu, który będziemy rozstrzygali 28 kwietnia w zespole szkół numer 1. To jest etap rejonowy konkursu Giżyckie Potyczki Matematyczne. Zakwalifikowały się następujące osoby. Kategoria klas pierwszych. Bartosz Bujnowski, klasa pierwsza B, Martyna Buko, klasa pierwsza A, Katarzyna Koniecko, pierwsza D, Jakub Puzio, pierwsza A, Filip Schmidt, pierwsza A, Aleksander Warda, pierwsza B, klasy drugie Kacper Żurek, chyba sam dla siebie będzie konkurencją, klasy trzecie Miłosz Białasz, Marcin Buko, Mateusz Czuryło i Wiktoria Woronko. To wszystko są dzieci z gimnazjum numer 1. Gimnazjum numer 1. Czyli kilkanaścioro dzieci z gimnazjum numer 1. Myślę, że około 10. Mamy około 10 takich dzieci. Gimnazjum numer 2. Piotr Fil. I tutaj mam z kolei zebrane nazwiska i przypisane do nich rozdziały, w których te dzieci odniosły sukces. Piotr Fil. Klasa druga C, gimnazjum numer 2. Laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z matematyki. Zakwalifikował się do 14 warmińsko-mazurskich zawodów matematycznych organizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Zakwalifikował się do wojewódzkiego konkursu matematycznego matematyka w zarządzaniu organizowanego przez Zespół Szkół Ekonomicznych w Olsztynie. Zakwalifikował się do etapu miejskiego Giżyckich Potyczek Matematycznych. I punkt piąty, supermistrz matematyki. Maciej Tokarz, klasa trzecia A, stypendysta marszałka województwa, mistrz matematyki klas trzecich, finalista matematyki w zarządzaniu. Zakwalifikował się do etapu miejskiego Giżyckich Potyczek Matematycznych. Michał Gulan. Zakwalifikował się do etapu miejskiego Giżyckich Potyczek Matematycznych. Mistrz matematyki klas pierwszych. Jakub Mistera. Zakwalifikował się do etapu miejskiego Giżyckich Potyczek Matematycznych. Podobnie Karolina Dulemba pierwsza A, Aleksandra Badowska pierwsza B, Stanisław Ingielewicz pierwsza C, Natalia Czetyrbok klasa trzecia D, Hubert Kawiński trzecia C. I jeszcze jest gimnazjum numer 3. W klasie pierwszej B Julia Rogalska, laureatka drugiego stopnia Olimpiady Wiedzy Archimedes Matematyka Plus. Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie matematycznym Multitest, finalistka Giżyckich Potyczek Matematycznych. Bruno Bobowski, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie matematycznym Multitest. Wynik bardzo dobry w konkursie matematycznym Alfik, finalista Giżyckich Potyczek Matematycznych. Maciej Borkowski, podobnie finalista Giżyckich Potyczek Matematycznych. Ewa Matusiak, finalistka Giżyckich Potyczek Matematycznych. Klasa druga A, Aleksander Lewiński, laureat czwartego stopnia Olimpiady Wiedzy Archimedes Matematyka Plus. Trzecie miejsce w województwie, wynik dobry w ogólnopolskim konkursie matematycznym Alfik. Finalista Giżyckich Potyczek Matematycznych i zakwalifikowany do etapu wojewódzkiego konkursu kuratoryjnego z matematyki. Przemysław Łukaszewicz, wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie matematycznym Multitest i finalista Giżyckich Potyczek Matematycznych. Weronika Kajpust, także finalista Giżyckich Potyczek Matematycznych. Tyle mamy dzieci zdolnych, jeśli chodzi o matematykę. I widzę głęboki sens jakby rozwijania pewnej rywalizacji i współzawodnictwa, jeśli chodzi o nauki ścisłe. Dlatego o tym mówię, że 28 kwietnia w zespole szkół numer 3 planujemy finały Giżyckich Potyczek Matematycznych. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich, przepraszam, w zespole szkół numer 1. Chcielibyśmy zaprosić wszystkich tych uczniów i jakoś ich docenić, nagrodzić. Którego to jest? 28 kwietnia. Za 4 to jest? Za 4. Za 4.
za 3 tygodnie. I chciałbym zaprosić Państwa na finały tych zawodów, abyście mogli zobaczyć. To jest dzień po sesji. Tak, to jest akurat dzień po sesji. Informuję o tym maksymalnie wcześniej, bo myślę, że warto będzie te dzieci pokazać, docenić, uścisnąć im rękę jakoś nagrodę. Myślę, że naszą obecnością powinniśmy określić też nauczycieli. Nauczyciele w tym zasadzie są 3, jeśli chodzi o wszystkie te dzieci. One wszystkie organizują zresztą ten konkurs. Nagrody burmistrza? Są. Dobrze. Jakie stypendium? No tutaj Kasper Żurek jest taką osobą, którą od dłuższego czasu usiłuje zdobyć fundusze na stypendium. Wydaje mi się, że uda się to załatwić właśnie na te finały. To będą fundusze w ogóle spoza budżetu, spoza nie wiem, jakichś świadczeń socjalnych. Także no, szukamy każdej możliwości, aby wesprzeć takie dzieci. Dobrze, czyli sygnał do rodziców naszych 6-latków? Nie? Może zdecydują się na wcześniejsze wysłanie dzieci do szkół, bo jest szansa na to, że trafią w dobre ręce, szybciej, pod opiekę dobrych nauczycieli, którzy będą wiedzieli, jak rozwinąć ich zdolności. Znaczy ja nie mówię tego wszystkiego bez celu. Czeka nas rozmowa na temat finansowania godzin pozalekcyjnych w szkołach i w gimnazjach. I chciałbym przygotować grunt, abyście Państwo rozumieli, ile takie zajęcia mogą dać. I też może być to sygnał dla nauczycieli, że mają szansę i warto pracować. Po godzinach. Dziękujemy Panie Burmistrzu. Ja w sprawach różnych jeszcze korzystałem z obecności Pana Burmistrza. Otóż plan pracy naszej Komisji Spraw Społecznych na ten rok zakłada na drugi kwartał, który już się rozpoczął. Skończy się 30 czerwca. Taki temat. Analiza funkcjonowania programu rozwoju sportu gminy miejskiej Giżycko w latach 2014-2016 z uwzględnieniem, i tu mamy takie 3 uszczegółowienia, na które chcielibyśmy zwrócić uwagę, oprócz samej analizy funkcjonowania tego programu w ostatnich 3 latach. A więc to uszczegółowienie dotyczy możliwości poszerzenia oferty zajęć sportowych bezpłatnych dla osób dorosłych, prawidłowości w wykorzystaniu obiektów sportowych w celu rozwoju sportu i 3 uszczegółowienie, współpraca z Centralnym Ośrodkiem Sportu, Ośrodek Przygotowań Olimpijskich w Giżycku. Chcielibyśmy, korzystając z obecności Pana Burmistrza, aby przekazał Pan tę informację dla Pana Dyrektora Messiru, Pana Dyrektora Mariana Miejko, aby przygotował na naszą komisję majową, a najpóźniej na czerwcową. Proponuję na majową. To na majową, czyli mniej więcej na pewno gdzieś tam, patrząc na kalendarz, sesję mamy 25, planowano bodajże w środę. Ja się wtrącę. Bardzo proszę. Na majową, dlatego że my mamy w planie pracy Rady też informację o majątku zażądanym przez Mościn oraz planowanej działalności w 2016 roku w drugim kwartale. Dobrze było, żeby komisja po prostu w miesiącu, gdzie ten temat będzie ruszony na sesji. Czyli przed sesją zajęła się tym i przedstawia informację na sesji. A czy komisja rewizyjna też nie ma w planie pracy tego momentu? To nie wiem, jak tam zaplanowane. Może Pan Przewodniczący ma? Aktualne wszystkie plany. Harmonogram pracy komisji. Kontrola wykonania zadań statutowych MOSIR-u też jest w drugim kwartale. Pan rozumie. Też ma. MOSIR. Też ma. No dobrze, ale tam pracuje odpowiednio dużo pracowników, którzy wezmą Pana Dyrektora merytorycznego. Musimy się we trójkę chyba tym jakoś. To może w takim razie, ja tylko tą prośbę przekazać dla Pana Burmistrza, żeby na miesiąc maj jednak kompleksowo MOSIR przedstawił nam tą informację. Będzie sprawdzany. I jeszcze kolejna kwestia. Na drugi kwartał zaplanowaliśmy bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Giżycka, taką sprawą, z uwzględnieniem tak zwanej mapy potrzeb zdrowotnych
oraz uzależnieniu od dopalaczy. Ja rozmawiałem z panią Katarzyną Karolską, która jest w tej chwili na etapie, na razie jeszcze niestety wstępnym, analizowania 300 ankiet, które zostały zrobione w zeszłym roku wśród starszych mieszkańców Giżycka, właściwie dorosłych, tak to może ujmijmy, ponieważ mamy informacje na temat potrzeb zdrowotnych naszych uczniów szkół podstawowych, gimnazjum, brakuje nam do pełnego obrazu informacji odnośnie osób dorosłych. Z rozmowy z panią Karolską wynika, że w tej chwili jest zaabsorbowana innymi obowiązkami i twierdzi, że zajmie się to tymi wnioskami dopiero za 2 miesiące. Czy możemy liczyć, panie burmistrzu, na to, że ta analiza będzie troszeczkę szybciej, żebyśmy jednak ten drugi kwartał, czerwiec zamknęli, ponieważ dlaczego? Prawdopodobnie pod koniec tego roku będą ogłoszone konkursy na składanie wniosków o dofinansowanie różnych programów działań profilaktycznych prowadzonych przez samorządy, a warunkiem złożenia wniosku będzie posiadanie opracowanych właśnie takiej mapy potrzeb zdrowotnych. To też może się przekładać i na to, co może wykorzystać GIECEK, może wykorzystać MOSY, czyli w szerokim zakresie i zajęć kulturalnych, zajęć i sportowych, jak też i możliwości prowadzenia stricte bezpośrednio profilaktyki zdrowotnej poprzez angażowanie chociażby organizacji pozarządowych i wtedy ogłaszania chociażby grantów, wchodzenia we współpracę z takimi organizacjami. Wydaje mi się, że czerwiec, 30 czerwca, półrocze powinno być takim dla nas optymalnym już terminem, żebyśmy ten temat mogli zakończyć, jeśli chodzi o analizę przez naszą komisję. No i tylko porozmawiam z panią Karolską, dowiem się, co ją obserwuję teraz. A proszę nie dobrać tego jako uskarżanie się. Nie, nie, to jest tylko to, co uzyskałem informację od pani Karolskiej. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze koleżanki powiedzą nad nim? Zgodnie z panem, zawsze zakładam, że komisja trwa 2 godziny, ale warto było zostać tu 20 minut dłużej, żeby wysłuchać tego, co pan burmistrz miał nam do przekazania odnośnie sukcesów naszych matematyków. Także dziękuję państwu, zamykam posiedzenie komisji spraw społecznych. Panie burmistrzu, bardzo proszę, do protokołu może jakieś skserowania.